dobrze byłoby, żeby była miejsce na to. Proszę Państwa radnych o zajmowanie miejsc. Dzień dobry. Witam obecnych na dzisiejszej sesji Rady Miasta Kalisza, Państwa radnych, Pana Prezydenta, Pana Wiceprezydenta, Naczelników Wydziałów i Pracowników Urzędu Miasta, Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych Miasta, Komendantów Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołtysów, Przedstawicieli kaliskich mediów. Witam serdecznie wszystkich Państwa obecnych na sali noszącej imię Prezydenta Ignacego Adama Bujnickiego.
Proszę Państwa Radnych o potwierdzenie obecności poprzez naciśnięcie na tabletach przycisku kworum. Pan radny Kołaciński i pani radna Olibiecka jeszcze. Na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 20. sesję Rady Miasta Kalisza. Stwierdzam, że uczestniczy w niej 21 radnych, co stanowi kworum, przy którym można obradować i podejmować uchwały. Na sekretarza obrad proponuję wiceprzewodniczącego Mirosława Gabryziaka. Punkt drugi. Propozycje zmian porządku obrad. Otrzymaliście Państwo 7 dni przed sesją projekty uchwał przygotowane na 20. sesję wraz z porządkiem obrad, w którym jest 12 projektów uchwał. Przed przystąpieniem do uchwalenia porządku obrad i jego rozszerzeniem o głos prosił Pan Prezydent. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja miałbym taką prośbę, żeby odnośnie tego porządku obrad, żeby uchwałę, która jest w punkcie 7, czyli uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Długiej i Szerokiej, żeby ten punkt dzisiaj zdjąć z obrad. Ze względu na to, że pojawiły się pewne nowe okoliczności, my chcemy jeszcze z mieszkańcami ten plan przedyskutować. Mamy sygnały, że no jest możliwe porozumienie również tutaj od radnych i osób zainteresowanych bezpośrednio uchwaleniem tego planu. Także myślę, że potrzebujemy jeszcze trochę czasu, żeby taki konsensus osiągnąć i wtedy taki plan, który będzie już powiedzmy no gotowy do przyjęcia, przedstawimy. Także taki mój wniosek o to, żeby ten punkt dzisiaj z porządku obrad znieść. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Za chwileczkę będzie wniosek sformułowany pod głosowanie. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania wniosku Pana Prezydenta. Zdjęcie z porządku obrad sesji punktu 7, znajdującego się w punkcie 5 rzymskim, projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Długiej i Szerokiej. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za 20 głosów, nie ma głosów przeciwnych, jeden głos wstrzymujący. Dziękuję Państwu. W związku z tym proszę o wykreślenie stosownego punktu z porządku obrad w Państwa scenariuszach. Po przekazaniu materiałów sesyjnych do Kancelarii Rady Miasta wpłynęły kolejne projekty uchwał. W związku z tym proponuję rozszerzenie porządku obrad, wprowadzenie w punkcie 5 numeracji rzymskiej, podjęcie uchwał w sprawie dodatkowych punktów numeracji arabskiej. 13. Projektu uchwały w sprawie likwidacji szkoły na terenie miasta Kalisza przekazanego Państwu 21 lutego. 14. Projektu uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlania się na terenie Kalisza rodziny repatriantów
przekazanego 24 lutego. 15. Projektu uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie miasta Kalisza rodziny repatriantów, przekazanego 24 lutego. 16. Projektu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza, przekazanego w dniu wczorajszym. 17. Projektu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza, przekazanego w dniu wczorajszym. 18. Projektu uchwały w sprawie zlecenia skargi Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza. Zbadanie skargi Pana na Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu, przekazanego w dniu wczorajszym. 19. Projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi firmy Manufaktura Marek Kogucik na Prezydenta Miasta Kalisza, przekazanego w dniu dzisiejszym. Ponadto 21 lutego do Kancelarii Rady Miasta Kalisza wpłynęła autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. Natomiast 25 lutego wpłynęła autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039. Proszę zatem Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 13 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim, projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły na terenie miasta Kalisza. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwadzieścia jeden głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 14 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim, projekt uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlania się na terenie Kalisza rodziny repatriantów. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwadzieścia jeden głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących się. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 15 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim, projekt uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie miasta Kalisza rodziny repatriantów. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pani radna Oliwiecka. 21 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 16 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim, projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 21 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 17 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim, projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwadzieścia jeden głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 18 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim, projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi Pana na Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych. Kto z Państwa jest za? Proszę podnieść mandat, nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwadzieścia jeden głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 19 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim, projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi firmy Manufaktura Marek Kogucik na Prezydenta Miasta Kalisza. Kto jest za? Proszę podnieść mandat i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? 21 głosów za, nie ma głosów przeciwnych, nie ma głosów wstrzymujących. Proszę o uwzględnienie również w materiałach sesyjnych tego, że uchwała znajdująca się w punkcie 7 z tego porządku obrad wypadła, tak żebyśmy mieli świadomość, jak później będziemy głosowali.
Czy mają Państwo inne propozycje bądź uwagi do porządku obrad? Pan radny Dariusz Grodziński. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W zeszły piątek, prawie tydzień temu, wpłynął do Kancelarii Rady Miasta projekt deklaracji, stanowiska deklaracji Rady Miasta Kalisza, definiujący Kalisz jako nasze miasto bez nienawiści. Tworząc projekt tej deklaracji, dołożyliśmy wszelkich starań, żeby miał wymowę bardzo uniwersalną, ponadpolityczną, ponad podziałami, nieideologiczną, a już na pewno nie niepartyjną. Poprosiliśmy Państwa także o współpracę w zakresie redagowania tej deklaracji. Wspomnieliśmy, że jesteśmy otwarci na sugestie i uwagi. Dostaliście Państwo także edytowalne, elektroniczne wersje tego stanowiska. I chciałem się o nie upomnieć, bo trochę boleję nad tym, że nie został on wprowadzony, ta deklaracja nie została wprowadzona do porządku obrad tej sesji. Ja rozumiem, że Pan Przewodniczący nie musiał tego robić, faktycznie potwierdzam, natomiast możliwość taka była. Jeżeli to nie nastąpiło, to chciałem teraz z tego miejsca poprosić o włączenie deklaracji tej treści do porządku obrad dzisiejszej sesji. Deklaracja jest bardzo krótka. Państwo ją dobrze znają, bo dostali ją najpóźniej w poniedziałek w wersji elektronicznej, ale przeczytam. Kalisz, najstarsze miasto w Polsce, obdarowane na przestrzeni wieków darem wielokulturowości i różnych wyznań, które nieustająco wspominamy jako nasze bogactwo historyczne, chce staraniami samorządu i mieszkańców budować swoją przyszłość na fundamencie otwartości, szacunku i współpracy ze wszystkimi ludźmi dobrej woli. Każdy człowiek, który chce tworzyć przyjazną atmosferę i harmonijną współpracę na rzecz budowy naszej wspólnoty samorządowej, jest wśród nas mile widziany, bez względu na jego rasę, pochodzenie, narodowość, wyznanie, światopogląd czy orientację seksualną. Każdy człowiek ma zdolność do czynienia zarówno dobra, jak i zła. Którakolwiek z wcześniej wymienionych cech nie definiuje człowieka. O jego wartości świadczą jedynie jego czyny i dokonania. Dlatego za niedopuszczalne uważamy atakowanie i szkalowanie kogokolwiek z uwagi na to, kim jest, w co wierzy i co czuje. Bo nie rasą, narodowością, wyznaniem czy orientacją seksualną żywi się zło, tylko nienawiścią do drugiego człowieka. Potępiamy wszelkie przejawy ksenofobii i nienawiści, które wystąpiły lub mogą wystąpić w naszym mieście, odżegnując się od nich teraz i w przyszłości. Nie chcąc, aby nasza wspólnota samorządowa była z nimi kiedykolwiek identyfikowana, deklarujemy: chcemy Kalisza bez nienawiści. Ponieważ w związku ze zmianami statutowymi przy uchwaleniu nowego statutu doprecyzowano, że taką deklarację można przyjąć tylko i wyłącznie w drodze uchwały Rady Miasta, też taką uchwałę sporządziliśmy. Dlatego wnoszę formalnie o przyjęcie do porządku obrad projektu uchwały Rady Miasta Kalisza, dzięki której podejmiemy i ustanowimy tą deklarację. Dziękuję. Dziękuję bardzo. O głos poprosiła pani radna Kamila Majewska. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, ponieważ gardło mnie strasznie boli, poprosiłabym może, by stanowisko, które chciałabym odczytać, odczytał w moim imieniu kolega przedstawiciel Wiosny Miłosz Kopica. Proszę bardzo. Dzień dobry. Projekt niniejszej uchwały stanowi jaskrawy przejaw zaniepokojenia dotyczącego kondycji elementarnych wartości stanowiących fundament demokratycznego państwa, w którym demos czy lud, a przede wszystkim jednostka, jej dobro, bezpieczeństwo i komfort są absolutnym priorytetem zagwarantowanym w ustawie zasadniczej. Z trwogą obserwujemy aktywność niektórych grup oraz organizacji,
które z ogromną łatwością sięgają po mechanizm stereotypizacji i manifestują swoją nietolerancję i pogardę względem osób głoszących poglądy równościowe za pomocą obraźliwych i krzykliwych haseł. Sięgając po spłycone hasła, nasączone bardzo silnym ładunkiem negatywnego języka, z pewną świadomością stygmatyzują osoby prezentujące poglądy niezgodne z szeroko rozumianymi wartościami konserwatywnymi. Jednym z przejawów stygmatyzacji i elementarnego braku poszanowania osób skupiających się wokół środowiska LGBT jest baner, który zawisł na elewacji budynku na ulicy Harcerskiej w Kaliszu. W mieście, które przez wieki było uznawane za sanktuarium wolnokulturowości, w mieście, w którym koegzystowali przedstawiciele różnych religii, światopoglądów i wartości, w sytuacjach, gdy jedna grupa społeczna sięga po narzędzia stygmatyzacji oponentów i z wyrachowaniem stosuje język odczłowieczenia, a tym samym sprowadzania jednostki do formy obraźliwych haseł, prymarną powinność wybrańców ludu czy przedstawicieli stowarzyszeń, partii i ruchów, jest zarysowanie wyraźnej granicy wolności słowa. Ja przepraszam, jestem zestresowany. Możesz dokończyć? Przepraszam. Partii ruch. Okej, dobra. Okej. Jest zarysowanie wyraźnej granicy wolności słowa i absolutnie potępienie tego typu praktyk. To właśnie na przedstawicielach władzy uchwałodawczej i wykonawczej spoczywa odpowiedzialność za kondycję przestrzeni publicznej zamieszkiwanej przez lokalną społeczność. To właśnie reprezentanci lokalnej społeczności w Radzie i Ratuszu powinni tworzyć wysokie standardy oraz środowisko przyjazne wszystkim mieszkańcom i każdej jednostce. Przymykanie oczu na jaskrawe przejawy nietolerancji manifestowanej za pomocą hasłowego i obraźliwego języka, bierna i milcząca postawa stanowi przejaw cichego przyzwolenia na wykluczenie i dyskryminację. Przyjmowanie biernej i milczącej postawy jest policzkiem wymierzonym w osoby orientacji homoseksualnej, które nie mogą czuć się dobrze i komfortowo w mieście, które chce być postrzegane jako miasto otwarte i tolerancyjne. Tą osobą może być sąsiad lub sąsiadka, kolega lub koleżanka z pracy albo zadeklarowany gej lub lesbijka. Jeśli Kalisz zachęca do dopisania swojej historii, nie zapisujmy kart historii dyskryminującymi i obraźliwymi hasłami krzywdzącymi ludzi, grupę społeczną i jednostki. Bardzo byśmy prosili w imieniu wszystkich środowisk lewicowych o wprowadzenie powyższej uchwały do porządku obrad. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja mam tylko taką prośbę na przyszłość, ponieważ jest taki punkt obywatelski, gdzie mogą się wypowiadać osoby spoza Rady. Natomiast jeżeli byśmy mieli do czynienia z czymś takim, że jakoś nie możemy ze względów czysto technicznych odczytać, to można zawsze poprosić swojego kolegę, koleżankę klubową, żeby odczytali i wtedy to wszystko ma tak jakby pełniejszy wydźwięk. Ja pozwolę sobie udzielić teraz sobie głosu. Panie Prezydencie, Państwo Radni, nie ukrywam, że jako przewodniczący Rady Miasta Kalisza, ale też jako radny, osobiście jestem przeciwny temu, żeby wprowadzać do porządku obrad wszelkiego rodzaju apele, które są w jakiś sposób nacechowane ideologicznie, i to, że one są ideologicznie nacechowane, o tym świadczy chociażby to, co przed chwilą się stało, czyli właśnie najpierw wystąpienie pana przewodniczącego klubu Koalicji Obywatelskiej, który mówił o tym, że ten apel nie ma charakteru ideologicznego, a za chwilę prośba o to, żeby jednak go przyjąć, ponieważ wiąże się to z określoną ideologią. Szanowni Państwo, bez względu na to, co myślimy, jakie jest nasze podejście do życia, jakie jest nasze podejście do różnych spraw, to według mnie samorząd miasta Kalisza powinien wypowiadać się w formie apeli wtedy, kiedy rzeczywiście mamy zagwarantować interes wszystkich mieszkańców naszego miasta. A nie powinniśmy w toczących się sporach ideologicznych
jako Rada Miasta, bo każdy klub, każdy radny może robić co chce, może wydawać deklaracje jakie chce. Natomiast tutaj mamy zabrać głos jako Rada Miejska, Rada Miasta i opowiedzieć się w wojnie ideologicznej po jednej ze stron. Ja uważam, że Rada Miasta Kalisza nie jest na to miejscem. W związku z tym proszę Państwa radnych z Koalicji Obywatelskiej o to, żeby jeszcze raz zastanowili się nad tym, czy chcą wnieść ten punkt do porządku obrad. A jeżeli tak będzie, to prosiłbym Państwa radnych o to, żeby nie rozszerzać porządku, o to, żebyśmy nie przerzucali się później na apele. Z drugiej strony, jako reprezentant czy też członek Prawa i Sprawiedliwości, Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, chciałem zauważyć, że w naszym mieście odbywały się wydarzenia, które nie do końca są, a właściwie w ogóle nie są zgodne z ideologią, jaką my reprezentujemy. I nie wnosiliśmy wtedy o apele o to, że coś nam się nie podoba, że chcemy podnosić, że powinna być taka czy inna wolność słowa. Naprawdę wydaje mi się, że nasza Rada Miasta nie jest na to miejscem. Dziękuję bardzo. Pan radny Dariusz Godziński. Szanowny Panie Przewodniczący, chciałbym z całego serca zapewnić, że deklaracja ta jest bardzo przemyślana i właściwie odnosząc się do tego apelu o ponowne przemyślenie i zweryfikowanie tej decyzji, chciałem poprosić o poddanie pod głosowanie i wprowadzenie do porządku obrad. Jak rozumiem, oprócz teraz uwag wysłowionych przez Pana Przewodniczącego, przedstawiciele innych klubów nie mają do treści deklaracji żadnych uwag, bo prosiliśmy, żeby je w niej skorygować. Mówiliśmy, że jesteśmy otwarci na rozmowę, porozumienie w tej sprawie. Nic takiego nie wpłynęło, nic takiego nie nastąpiło. Ja podtrzymuję swoją tezę, że tu nie ma żadnych ideologii i żadnych deklaracji. A strony, o których Pan mówił, to są tylko mogą być dwie. Te, które wykluczają i poniżają i są autorem nienawiści i ofiary tego wykluczenia, poniżenia i tej nienawiści. Więc jeżeli chcemy się już na siłę doszukać jakichkolwiek tam stron, to tylko w ten sposób przebiega linia podziału. Rad bym był bardzo, no już wiem, że jednogłośnie tego nie wprowadzimy i nie uchwalimy, ale byłbym bardzo rad i szczęśliwy, gdyby chociaż Pan Przewodniczący raczył się wstrzymać nad tym, przy tym głosowaniu, a wszystkich pozostałych radnych proszę o wspólną i zgodną akceptację tego projektu. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. O głos prosiła Pani Radna Elżbieta Dębska. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, szanowne koleżanki i koledzy radni. Zacznę tak nietypowo. Jak rodzic z dzieckiem idzie do poradni stomatologicznej, to z reguły mówi: nie bój się, nie będzie bolało. To od razu wiadomo, że to boli, że to ma boleć ten zabieg. Jeśli mówimy o uchwale, która będzie miała tytuł Kalisz wolny od nienawiści, to od razu dajemy sugestię, że ta nienawiść jest i zapewne będzie. Zresztą wystarczyło spojrzeć na fora internetowe jeszcze przed dzisiejszą sesją, gdzie już przelewało się sporo tej nienawiści. I ta uchwała z tym słowem będzie tę nienawiść eskalować. Drodzy Państwo, jaką kto ma narodowość, na to wpływu nie mamy. Jakiego ktoś jest wyznania, to jest jego święta decyzja. Jeśli chodzi o orientację seksualną, to oczywiście, że są defekty natury i akceptujemy je. One zawsze były, są i będą. Jest coś takiego jak wolność człowieka i każdy człowiek jest wolnym, ale proszę pamiętać, to nie są moje słowa, to są słowa francuskiego myśliciela, że wolność danego człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka.
Także ona nie jest bezwzględnie nieograniczona. I to dotyczy każdej ze stron o różnych poglądach. Następna, chyba najbardziej istotna sprawa to taka, że dokumentem chroniącym wolność człowieka jest Konstytucja RP. Proszę Państwa, jest specjalny rozdział w Konstytucji, rozdział drugi, który jest zatytułowany Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela. Tam jest kilka artykułów, proszę sobie przejrzeć, przeczytać. Artykuł 30, 31, 32, ewentualnie 37, 53, ewentualnie 54. I jeśli naruszane są prawa, które są określone w Konstytucji, należy je wtedy zgłaszać do odpowiednich organów państwowych. Przepraszam, ja nie skończyłam. Proszę, jeżeli chce pan zabrać głos, to proszę z mównicy. Tak. Uważam, że tworzenie tej uchwały nie będzie miało zbyt wielkiej mocy sprawczej. W związku z tym składam wniosek o niegłosowanie tej uchwały, ponieważ w związku z zapisami Konstytucji nie widzę, żeby ta uchwała była zasadna. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Pani radna Kamila Majewska. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, by właśnie nie określano osób o odmiennej orientacji seksualnej jako defekt natury, bo jest to coś naturalnego, takich właśnie nas natura stworzyła. By nie działo się to, co się dzieje, właśnie szczególnie na tych forach internetowych, gdzie w momencie, kiedy opublikowałam zdjęcie z kandydatem na prezydenta Biedroniem, wylała się taka ogrom nienawiści, hejtu. By nie działo to, co się dzieje, że w Kościele, tam, gdzie powinna być szerzona miłość, wyzywa się kandydata na prezydenta od, aż ciężko zacytować tutaj te słowa, uważam, że powinniśmy właśnie tą uchwałę przyjąć. Co więcej, dzieją się jeszcze gorsze rzeczy. To nie tylko nienawiść kierowana do osób o odmiennej orientacji seksualnej, to także nienawiść, która jest i ona ma miejsce także i w Kaliszu, kierowana do osób o odmiennym kolorze skóry. Bo znam takie przypadki, gdzie te osoby wyrzucane były za to, że mają inny kolor skóry bądź wyglądają jak osoby z innego państwa z restauracji, gdzie miały te osoby problemy w autobusach. Były popychane, szarpane. Musimy temu stanowczo powiedzieć nie, nie jesteśmy obojętni i mówimy nie. Dziękuję. Proszę o przyjęcie Państwa tego projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Pani radna Elżbieta Dębska ad vocem. Ja tylko jeszcze chciałam raz zwrócić uwagę na pewien fragment mojej wypowiedzi, że tam, gdzie jest naruszane prawo człowieka, to wtedy należy to zgłaszać do odpowiednich organów państwowych i oczywiście, że powinny być wyciągnięte wnioski, bo tę wolność zapewnia Konstytucja RP. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Artur Kijewski. Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Proszę Państwa, naprawdę, skończmy z tym papierowymi tematami. Podstawową formą jakiegokolwiek porozumienia jest dialog. Papierek nic nie zmieni i szanowny panie, który tam czytał, pan, nie widzę tego pana, nie wiem, gdzie ten pan jest, tu na mównicy. Pan mówi nam tutaj o tym i pokazuje nam pan to ze znaczkiem lewicy. To jest apolityczność. Ja uważam, że jeśli chodzi o sprawy dotyczące zniesławienia czy naruszenia czyjejś godności, propagowania takich czy innych idei komunistycznych, faszystowskich, wszelakich innych, od tego są odpowiednie artykuły kodeksu karnego, począwszy od 212, 256 i tak dalej.
Tutaj się dochodzi swoich praw. Państwo jesteście osobami, które podobno walczą o konstytucję i o przestrzeganie prawa. To jest miejsce do tego, byście państwo dochodzili swoich praw. Papierek nic nie zmieni. A że nic nie zmieni, za chwileczkę, przepraszam, nie wziąłem jednego instrumentu. Najlepiej na świecie zaczynać od siebie i od osób, które was, że tak powiem, popierają, czy są po waszej stronie. Ja sobie tak na szybko znalazłem dwie takie proste rzeczy, nie będę podawał nazwisk, mam zrzut ekranu, dwóch osób, które stoją jakby po tej waszej stronie, bo tutaj w tym apelu też było powiedziane, szanowny panie z lewicy, szeroko rozumiane wartości konserwatywne i to te osoby są wszystkiemu winne. Pan już w tym momencie stygmatyzuje, szanowny panie, czytając to. Natomiast podam dwa przykłady. Jeden z panów, który państwa tak popiera bardzo i walczy z językiem nienawiści, pisze o starych prykach w Radzie. Nie wiem, kto to są stare pryki w Radzie, natomiast to już jest swego rodzaju niewłaściwa wypowiedź. Inna pani, działaczka walcząca o wolność, równość i nie wiem, co tam jeszcze, ma na swoim profilu, przepraszam, że na tej sali, to po prostu powiem w skrócie, pisane co prawda sprytnie cyrylicą, je PiS. Nie dokończę dalej. Gdybym ja pozwolił sobie na umieszczenie zdjęcia z takim je i nie wiem, jakąś tam, powiedzmy, organizację, którą państwo prezentujecie, to byście pisali do Brukseli. Ale rozumiem, że ta pani jest w porządku, tak? Jest okej. Szanowni państwo, jeżeli dojdzie do takich spraw, że ktoś z was będzie poszkodowany, zgłaszacie to do, nie wiem, do prokuratury, na policję, do sądu, to wiecie, że będę pierwszy, który powie, że macie rację, bo to jest właściwe miejsce. Natomiast apele nic nie dają. Podstawą jest dialog i rozmowa. Tutaj już dzisiaj na tym miejscu chciałem powiedzieć tak. Chcecie rozmowy? Okej, dajcie. Przyprowadźmy wszystkie strony ekstrema, jakiekolwiek z prawej, z lewej, rozmawiajmy. Bo na razie jesteśmy na takim etapie, że każdy siedzi w swoim ogródku i rzucamy sobie kamyszkami i próbujemy, myślimy, że papier, jaskółka z papieru nam rozwiąże wszystko. Nieprawda. Chcecie się, że tak powiem, dyskutować, to na argumenty. Bo jak się okazuje, sam się po sobie przekonałem, mi się też kiedyś wydawało, że jestem taki wszystko wiedzący, ale w rozmowach z ludźmi, którzy mają całkowicie odmienne poglądy ode mnie, okazało się, że możemy rozmawiać, mimo że się nie zgadzamy. Ja nie będę się chwalił, z kim tam rozmawiam, o czym dyskutuję, ale naprawdę są to osoby, których mi daleko ideologicznie i pod różnym każdym innym względem. I jakoś potrafimy rozmawiać. I dopiero rozmowa daje szacunek, nie papierek. Papierek powoduje to, że tylko będzie to jakieś takie pusty zamiar, który nic nie przyniesie. Ja, pan Grodziński tutaj się powołał na więźnia Auschwitz. 11 jest jeszcze 12 przykazanie, według mnie w takim razie powinno być. Prowadź dialog naprawdę, a nie na papierze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie widzę tutaj dalszych próśb o głos, to przechodzimy do propozycji. Wniosek formalny radnego Dariusza Grodzińskiego o rozszerzenie porządku obrad o punkt 20, znajdujący się w punkcie 5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia deklaracji Rady Miasta Kalisza, Kalisz bez nienawiści. Kto z państwa radnych jest za tym, żeby ta uchwała się znalazła w porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziesięć głosów za, 11 głosów przeciw. Dziękuję bardzo. Wniosek nie został uwzględniony. Czy mają państwo inne propozycje bądź uwagi do porządku obrad? Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie rozszerzenia porządku obrad, wprowadzenie w punkcie 5 rzymskim dodatkowych punktów. Proszę też o naniesienie zmian w materiałach sesyjnych w punkcie 5 rzymskim, czyli dopisanie po punkcie 12, który w chwili obecnej będzie punktem 11, arabskich punktów od 12 do 18. Przechodzimy do realizacji porządku obrad. Punkt 3 rzymski. Przyjęcie protokołu z 19 sesji Rady Miasta Kalisza. Czy mają państwo uwagi do protokołu z 19 sesji wyłożonego do wglądu w Kancelarii Rady Miasta Kalisza? Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie protokołu. Punkt 4 rzymski. Sprawozdanie prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie prezydenta miasta z wykonania uchwał Rady oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym otrzymaliście państwo w wersji elektronicznej w dniu wczorajszym. Czy pan prezydent chciałby zabrać głos?
Dziękuję. Przystępujemy do kolejnego punktu. Punkt 5. Podjęcie uchwał w sprawie. Ad 1. Nadania nazw drogom na terenie miasta Kalisza, strony 1-6 materiałów sesyjnych. W wyniku przeprowadzenia przez Urząd Miasta internetowego wyboru nazw dla dróg na osiedlu Tyniec w głosowaniu mieszkańców miasta wyłoniono 4 propozycje nowych nazw: ulica Ziołowa, ulica Bazyliowa, ulica Szafranowa i ulica Tymiankowa. Drogi powstały na skutek realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy mieszkaniowej na osiedlu Tyniec. Pismem z dnia 16 stycznia 2020 roku Rada Osiedla Tyniec zaopiniowała pozytywnie proponowane nazwy. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Merytoryczna Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za, proszę podnieść mandat i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 19 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Ad 2. Określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Kalisza, strony 7-12. Na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa w drodze uchwały Rada Powiatu po zasięgnięciu opinii wójtów, czyli burmistrzów, prezydentów miast, gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Okręgowa Rada Aptekarska. Ponadto pozytywnie zaopiniowały go komisje: Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, a także Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za, proszę podnieść mandat i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 19 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Ad 3. Uchwalenia programu współpracy miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok, strony 13-25 materiałów sesyjnych. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na organ jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Uchwała w tej sprawie została przyjęta przez Radę Miasta Kalisza na sesji w listopadzie 2019 roku. Jednak wojewoda wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził jej nieważność ze względu na brak wskazania w niej w formie kwotowej wysokości środków planowanych na realizację programu. Autopoprawkę do projektu uchwały otrzymaliście Państwo 21 lutego. Projekt programu został ponownie poddany wymaganym konsultacjom z organizacjami pozarządowymi oraz uzyskał pozytywną opinię Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Ponadto projekt uchwały wraz z autopoprawką pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisja Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę najpierw o przegłosowanie autopoprawki. Kto jest za, proszę podnieść mandat i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 20 głosów za, nie ma głosów przeciwnych, nie ma głosów wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Teraz proszę o przegłosowanie uchwały wraz z autopoprawką. Kto jest za, proszę podnieść mandat i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Szanowni Państwo Radni, 20 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Ja mam taką prośbę, żeby obsługa telefonów komórkowych nie zajmowała Państwa aż tak bardzo, że tutaj w głosowaniu. Dziękuję bardzo. Stwierdzam przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką. Ad 4. Ustalenia statutu żłobka nr 2 w Kaliszu przy ulicy Babinna 3A, strony 26-33. Kolejne projekty uchwał dotyczą kaliskich żłobków. Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 stanowi, że statut żłobka w formie uchwały ustala organ, który utworzył żłobek, a więc w przedmiotowej sprawie Rada Miasta Kalisza. Z uwagi na kilkukrotną od 2011 roku nowelizację ustawy, a także konieczność ujednolicenia zasad rekrutacji dzieci do żłobków, w tym wskazanie w uchwale m.in. warunków przyjmowania dzieci z uwzględnieniem preferencji dla rodzin wielodzietnych i dzieci niepełnosprawnych, a także zasad udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w żłobkach, zachodzi konieczność dostosowania zapisów ich statutów do aktualnych przepisów prawnych. Projekt uchwały omówiły i pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za, proszę podnieść mandat i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Ad 5. Ustalenia statutu żłobka nr 3 w Kaliszu przy ulicy Bogumiła i Barbary 14A, strony 34-41 materiałów sesyjnych. Projekt uchwały omówiły i pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za, proszę podnieść mandat i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Ad 6. Ustalenia statutu żłobka nr 4 w Kaliszu przy Alei Wojska Polskiego 34, strony 42-49 materiałów sesyjnych. Projekt uchwały omówiły i pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za, proszę podnieść mandat i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Ad 7, czyli dawna ad 8. Możemy tak? Ad 8 robić, dobrze. Udzielenie w 2020 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, strony 96-97. Opieka nad dziedzictwem kulturowym Kalisza jest zadaniem własnym samorządu. Rada Miejska Kalisza uchwałą z maja 2014 roku określiła zasady udzielania dotacji z budżetu Kalisza na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych lub znajdujących się na terenie miasta Kalisza. W budżecie Kalisza na 2020 rok na dotacje wydzielona została łączna kwota 500 tysięcy złotych. Do prezydenta miasta Kalisza złożonych zostało 11 wniosków, natomiast 8 wniosków spełnia wymogi formalne. Wsparcie finansowe otrzymane z budżetu Kalisza umożliwi właścicielom lub zarządcom obiektów zabytkowych wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych mających na celu zachowanie ich zabytkowej wartości. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Szanowni Państwo, ze względu na oczywistą omyłkę, jaka wkradła się do projektu uchwały, proszę Państwa o wprowadzenie zmiany. Będzie to uchwała z dnia 27 lutego, a nie, jak wpisano wcześniej, z 28 lutego 2020 roku. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały ze zmianą.
Kto jest za? Proszę podnieść mandat i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 20 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały ze zmianą. Ad 9. Udzielenia pomocy finansowej województwu wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury, strona 98-99. Zadania z zakresu kultury wyszczególnione w uchwale zaspokajają zbiorowe potrzeby wspólnoty. W związku z tym udziela się na ich realizację wsparcia finansowego ze środków własnych miasta Kalisza. Z uwagi na to, że bezpośrednimi realizatorami zadań są instytucje kultury, których organizatorem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, zachodzi konieczność przekazania przyznanych środków budżetowych w wysokości 310 tysięcy złotych za pośrednictwem Województwa Wielkopolskiego i zawarcia w tej mierze odpowiedniej umowy. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Szanowni Państwo, w tym punkcie o wyłączenie z głosowania poprosił Pan Radny Dariusz Grodziński. Jeżeli nie ma innych głosów, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za? Proszę podnieść mandat i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwadzieścia głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Ad 10. Zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, strony 100 do 109. Szczegółowe informacje o zmianach w budżecie na 2020 rok sporządzonych na podstawie wniosków naczelników wydziałów, kierowników biur, dyrektorów jednostek są zawarte w uzasadnieniu projektu uchwały. Projekt uchwały w części merytorycznej pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisja Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, a także Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Natomiast całościowo projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za? Proszę podnieść mandat i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? 20 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Ad 11. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2020-2039, strony 110-133. Podjęcie uchwały dotyczy urealnienia wartości budżetowych w załączniku nr 1 oraz zmian w załączniku nr 2 pod nazwą Wykaz Przedsięwzięć do WPF, które wprowadzono na podstawie wniosków naczelników wydziałów oraz kierowników jednostek. Autopoprawkę do projektu uchwały otrzymaliście Państwo 25 lutego. Poproszę Panią Irenę Sawicką, skarbnika miasta Kalisza, o zabranie głosu w tej sprawie. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, proponowana autopoprawka do wieloletniej prognozy finansowej wynika z tego, że 20 lutego 2020 roku musiały być, zgodnie z przepisami, były przekazane sprawozdania do Regionalnej Izby Obrachunkowej za czwarty kwartał 2019 roku. Te wielkości faktycznie wykonanych dochodów i wydatków mają wpływ na wyliczenie wskaźników, wskaźników bezpieczeństwa, margines tak zwany bezpieczeństwa, który w wieloletniej prognozie finansowej będzie obejmował 3 kolejne lata. Ja muszę powiedzieć, że ten margines bezpieczeństwa w tym projekcie uchwały wieloletniej prognozy finansowej był liczony na podstawie planu, bo jeszcze nie było sprawozdania. Natomiast skoro 20 lutego były już sprawozdania, wobec powyższego musieliśmy przeliczyć margines bezpieczeństwa i tylko powiem, że ten margines bezpieczeństwa, on się zwiększa, nie zmniejsza, czyli lepsza sytuacja jest w latach 2020, 2021 i 2022. To tyle, jeżeli chodzi o tę autopoprawkę. Dziękuję bardzo.
Projekt uchwały w części merytorycznej pozytywnie zaopiniowały komisje. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Komisja Prawa i Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, a także Komisja Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza. Natomiast całościowo projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę najpierw o przegłosowanie autopoprawki. Kto jest za, proszę podnieść mandat i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? dziewiętnaście głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Teraz proszę o przegłosowanie uchwały wraz z autopoprawką. Kto jest za, proszę podnieść mandat i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? dziewiętnaście głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką. Akt 12. Zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana na dyrektora drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki w Kaliszu, strony 134-135 materiałów sesyjnych. Rada Miasta Kalisza zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego i ustawą o samorządzie gminnym jest organem właściwym na zlecenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji szczegółowego zbadania skargi pana na dyrektora drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki w Kaliszu. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za, proszę podnieść mandat i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? dziewiętnaście głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Akt 13. Zamiaru likwidacji szkoły na terenie miasta Kalisza. Technika uzupełniające dla dorosłych jako typ szkoły nie występują już w przepisach oświatowych. Zadaniem tej uchwały jest wyrażenie woli likwidacji szkoły figurującej w strukturze Zespołu Szkół Zawodowych imienia Zesłańców Sybiru w Kaliszu celem ostatecznego uporządkowania struktury jednostki. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, poproszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za, proszę podnieść mandat i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? dwadzieścia głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Akt 14. Zaproszenia do osiedlenia się na terenie Kalisza rodziny repatriantów. Uchwała w sprawie zaproszenia do osiedlenia się w Kaliszu rodziny repatriantów i ich rodzin przygotowana została w celu umożliwienia repatriacji Polakom, którzy pozostali na wschodzie, a zwłaszcza w azjatyckiej części byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i na skutek deportacji, zesłań i innych prześladowań narodowościowych nie mogli w Polsce nigdy się osiedlić. Zgodnie z paragrafem 1 wyżej wymienionej uchwały umożliwia się osiedlenie na terenie miasta Kalisza wskazanemu imiennie obywatelowi narodowości polskiej, który wraz z żoną i córką ubiega się o repatriację do Polski na podstawie ustawy o repatriacji. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za, proszę podnieść mandat i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Pan radny Lasiecki. dwadzieścia głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Akt 15. Zaproszenia do osiedlenia się na terenie miasta Kalisza rodziny repatriantów. Przedmiotowy projekt uchwały dotyczy wskazanej imiennie obywatelki narodowości polskiej, która wraz z mężem ubiega się o repatriację do Polski. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej
oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za, proszę podnieść mandat i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? 20 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Akt 16. Ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Rada Gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Radny Tomasz Bezen oraz radny Grzegorz Chwiałkowski wyrazili chęć członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza, zatem podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za, proszę podnieść mandat i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 19 głosów za, nie ma głosów przeciwnych, jeden głos wstrzymujący. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Akt 17. Ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza. Radny Tomasz Bezen zrezygnował z członkostwa w Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza. Zatem podjęcie uchwały jest uzasadnione. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za, proszę podnieść mandat i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? 19 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Szanowni Państwo, w tym miejscu chciałbym jeszcze raz ponowić swój apel dotyczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która cały czas cierpi na niedobór członków zasiadających w tej komisji. Szanowni Państwo, zwracam się tutaj do wszystkich klubów o to, żeby postarały się jednak oddelegować do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, bo rzeczywiście tych spraw jest bardzo dużo, a radnych, którzy pracują w tej komisji, jest bardzo mało. W związku z tym prosiłbym kluby, zwłaszcza że przypominam, że jest to obowiązek, żeby każdy klub miał swojego przedstawiciela w tej komisji, a wiem, że nie wszystkie kluby jeszcze ten jakby obowiązek wypełniły. W związku z tym zwracam się jeszcze raz z gorącą prośbą o to, żeby usprawnić działanie tej komisji i odciążyć troszeczkę tych radnych, którzy tam pracują. Dziękuję bardzo. Akt 18. Zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi Pana na dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu. Rada Miasta Kalisza zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego i ustawą o samorządzie gminnym jest organem właściwym do zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji szczegółowego zbadania skargi Pana na dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za, proszę podnieść mandat i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosowania? 19 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Akt 19. Rozpatrzenia skargi firmy Manufaktura Marek Koguciuk na prezydenta miasta Kalisza. Skarga została rozpatrzona zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za? Proszę podnieść mandat i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwadzieścia głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Punkt 6. Rzymski. Przyjęcie. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego miasto Kalisz za rok 2019. Ze sprawozdaniem zapoznały się komisje: Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos?
Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie sprawozdania. Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Merytorycznych Rady Miasta Kalisza za 2019 rok. Otrzymali Państwo sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Komisji Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kalisza za 2019 rok. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie sprawozdań. Przyjęcie planów pracy merytorycznych Komisji Rady Miasta Kalisza na 2020 rok. Otrzymali Państwo także plany prac Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Komisji Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kalisza na 2020 rok. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie planów pracy. Punkt 7. Odpowiedzi na interpelacje. Z informacji przekazanych przez Kancelarię Rady Miasta wynika, że radni, którzy złożyli interpelacje i zapytania na piśmie, otrzymują na bieżące odpowiedzi na piśmie w terminie zgodnym ze statutem Kalisza. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Pan radny Artur Kijewski. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Panie Prezydencie, dziękuję za udzielone odpowiedzi na moje interpelacje. Natomiast chciałbym powiedzieć, że co do dwóch interpelacji naszej przygody z nimi nie skończymy jednak, tak jak pan Prezydent tam odpisał. Pierwsza rzecz dotyczy sprawy gospodarki wodno-ściekowej, konkretnie zatrzymywania wody w mieście. Wobec powyższego, że jak wspomniano w tej interpelacji, znaczy w odpowiedzi, przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji pracuje nad takowym planem. Będę też chciał zaprosić pana prezesa PWiK na spotkanie Komisji Rozwoju lub innych komisji, żeby również to przedstawić, żeby radni byli zapoznani, że tak powiem, ze stanem prac, jakie to są perspektywy czasowe i jak Kalisz będzie się przed tym zabezpieczał. Druga rzecz, odpowiedź w sprawie wsparcia rzemiosła, szczególnie w obrębie tutaj tych rewitalizowanych części miasta, ale nie tylko, i odpowiedniej polityki lokalowej, czy fiskalnej, czy innego wsparcia. Chciałem powiedzieć, że również to nie jest tak do końca, że tak jak tutaj było odpisane, że równe traktowanie podmiotów, to nie jest tak do końca, że wszystkie podmioty są równo w Kaliszu traktowane, bo również są ulgi i jakieś tam obniżki opłat dla różnych podmiotów, tak więc rzemieślnicy również mają do tego prawo. Natomiast z ostatnich moich rozmów wynika, że rzemieślnicy są tym zainteresowani, rozmawiali ze mną i nawet tak w tej dyskusji wyszła jedna rzecz. Gdybyśmy przez tydzień spróbowali chociażby w Kaliszu zamknąć wszystkie zakłady rzemieślnicze, usługowe i pozostałe, no to by było naprawdę dla każdego z mieszkańca, który potrzebuje jakiejkolwiek usługi, sprawa trudna, problematyczna. Dlatego jakby chciałem powiedzieć, że temat ten będę kontynuował i będę zwracał się do pana prezydenta o jednak szersze spojrzenie na temat i rzemieślnicy pewnie również się do pana prezydenta wybiorą i będą na ten temat chcieli rozmawiać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Mirosław Gabrysiak, pan wiceprzewodniczący. Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Ja króciutko chciałem się tutaj odnieść do interpelacji, do odpowiedzi na interpelację, jaką otrzymałem od Pana Prezydenta, dotyczącym kosztów przedłużenia linii nr 16 od ulicy Obozowej przez Zachodnią i Romańską do pętli na ulicy Rzymskiej. Tu została podana kwota 510 tysięcy, obecnie uaktualniona do 610 tysięcy złotych i to jest poprzez przemnożenie ceny wozokilometra razy liczbę kilometrów dodatkowych, które musiałyby te autobusy przyjechać. To powodowałoby 18 dodatkowych kursów w ciągu roku, około 74 tysiące kilometrów. I tu mam precyzyjną kwotę, natomiast w innym miejscu odpowiedzi czytam, cytuję: informuję także, że nie ma możliwości prowadzenia analizy rozbicia kosztów obsługi komunikacyjnej na poszczególne linie ze względu na brak danych o liczbie przewiezionych pasażerów na pojedynczych kursach autobusów. Ja chciałbym uzyskać po prostu taką samą
tą samą metodą policzoną kwotę na poszczególne linie autobusowe. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Piotr Mroziński. Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, chciałem się odnieść do odpowiedzi, jaką udzielono mi do mojej interpelacji odnośnie uchwały, która będzie procedowana na następnej sesji, a będzie ona dotyczyła programu pomocy dla zwierząt bezdomnych. Wiem, że są dla miasta sprawy ważne i mniej ważne, natomiast ta sprawa jest dla mnie dość istotna i chciałem powiedzieć, że z odpowiedzi, jaką uzyskałem, w zasadzie upewniłem się, chociaż nie na wszystkie pytania ostatecznie mam tam odpowiedź udzieloną, że idziemy trochę w złym kierunku, powierzając wszystkie zadania dotyczące opieki nad zwierzętami w naszym mieście jednemu podmiotowi. Tak naprawdę miasto zawarło 4 umowy z jednym podmiotem, a już te 2 umowy dotyczące największego zadania, jakim jest schronisko dla bezdomnych zwierząt, wykazują, że jest tam w mojej ocenie taka ilość pracy, że jak gdyby pozostałe zadania tutaj przekraczają możliwości wykonania jednego podmiotu. W interpelacji dostałem kilka konkretnych liczb i wynika z nich, że na przykład w ciągu ostatniego roku w samym schronisku wykonanych było ponad 5300 zabiegów. Zabiegi są oczywiście różne, mogą trwać 2 minuty, mogą trwać 2 godziny. Natomiast umowa zobowiązuje lekarza, żeby obsługiwał schronisko we wszystkie dni w roku. Zakładając wszystkie dni w roku i liczbę wykonanych zabiegów, wychodzi na to, że mamy dziennie wykonywanych 15 różnych zabiegów. Do tego dochodzi nam wykonanych prawie 200 zabiegów sterylizacji i kastracji. W moim przekonaniu sytuacja jest taka, że pozostałe umowy, które są wykonywane, gdzie też z liczb wynika, że jest wykonywanych tam następne kilkaset zabiegów, myślę, że wymykają się nam trochę spod kontroli. Ucieka nam również tutaj cały czas w związku z powyższym w tych obszarach kwestia obsługi medycznej w tak zwane okresy wolne od pracy, dni świąteczne, która też nie jest rozwiązana. Powiem tak, nie oczekuję tutaj jakiejś odpowiedzi, natomiast chciałbym, żebyśmy skierowali ten temat do szerszej rozmowy, do szerszego rozważania na Komisji Środowiska. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze w tym punkcie chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, przechodzimy do punktu interpelacje. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie? Pan radny Dariusz Grodziński. Panie Prezydencie, w lokalnej prasie przeczytałem zapowiedź wiosennej pielęgnacji drzew przez służby miejskie. Pomny doświadczeń lat ubiegłych zwracam się do Pana Prezydenta o zapewnienie, że owa pielęgnacja nie będzie polegała na totalnym obcięciu gałęzi drzew i pozostawieniu gołych pni niczym sterczących z ziemi kikutów. Druga interpelacja dotyczy stanicy harcerskiej. Kaliska Stanica Harcerska we Winiarach przy ulicy Wypoczynkowej 3 co roku organizuje wiele turnusów obozów harcerskich dla dzieci i młodzieży. Dzięki nim w okresie wakacyjnym kolejne pokolenia Kaliszan chłonią ideały i wartości harcerskie. Stanica ma liczne potrzeby remontowe, które dzięki gospodarskiemu podejściu i zaangażowaniu społeczności chówca oraz gospodarza obiektu w dużej mierze udaje się zaspokoić pracą społeczną. Niektóre jednak wymagają większego zaangażowania inwestorskiego. Do takich zadań należy m.in. wyremontowanie wiaty, której poodparzane płytki już rok temu poodpadały. Wnioskowałem o to już w zeszłym roku bezskutecznie, dziś wniosek ten ponawiam. Proszę o pomoc i dofinansowanie niezbędnych prac remontowych, które powinny być zakończone do końca tego roku szkolnego. Panie Prezydencie, dobrzecki ryneczek przy rondzie Westerplatte jest świetnym miejscem zakupów zdrowej żywności u lokalnych sprzedawców.
co sobotę generuje jednak spore problemy komunikacyjne w jego najbliższym otoczeniu. Tymczasem na drodze przy nim obowiązują liczne postawione znaki zakazu parkowania. W soboty bardzo często interweniuje tam Straż Miejska, nakładając mandaty na osoby robiące zakupy, które nie mając wyjścia złamały ten zakaz celem zrobienia zakupów. I teraz tak, potrafimy budować parking galeriom handlowym za publiczne pieniądze, to czy nie moglibyśmy wyłączyć w sobotnie poranki z obowiązywania tych zakazów parkowania, na przykład poprzez dodanie tabliczek: zakaz nie dotyczy soboty w godzinach od 7 do 12. Wsparłoby to handel na targowisku i pomogło wszystkim kupującym u lokalnych dostawców, a w tych godzinach nie zakłócałoby funkcjonowania osiedla i jego mieszkańców. To interpretacja też na wniosek klientów tego ryneczku. Panie prezydencie, jeżeli chce pan zabrać głos, to ja chętnie udzielę, ale po wypowiedzi pana radnego. Na jednej z ostatnich komisji dowiedziałem się, że wbrew decyzji radnych poprzedniej kadencji nie przekazano aportem do spółki Aquapark Kalisz spółka z obiektu po dawnym obiekcie Delfin do realizacji inwestycji mającej na celu przywrócić funkcjonowanie basenu na osiedlu Dobrzec. Jakie są zatem dalsze losy tej inwestycji, kiedy i w jakim zakresie zamierza pan ją realizować? Ponieważ w odpowiedzi na moją interpelację w sprawie pakietu dla seniora odpisał mi pan o wszystkim, przytaczając w większości nie swoje dokonania, tylko poprzedniej kadencji, tylko nie o realizacji tego pakietu, chciałbym wrócić do tematu darmowej taksówki dla seniora. Obiecał pan ten projekt, podobnie jak darmową komunikację publiczną. Tej ostatniej, jak widać, nie ma pan zamiaru realizować, a częściowe rozwiązania musiała przez 6 miesięcy egzekwować od pana opozycja. A jak będzie w przypadku taksówki dla seniora? Kiedy, w jakiej formie i na jakich zasadach zamierza pan wdrożyć jej funkcjonowanie w Kaliszu? Czy mamy przygotować i złożyć do Rady Miasta stosowny projekt, czy zleci pan wykonanie tego właściwemu merytorycznie Wydziałowi Urzędu Miasta Kalisza? I ostatnia interpelacja dotycząca tego, że ostatnie plany rządowe względem kolei dużych prędkości pozbawiają nas ważnego rozwidlenia, które pierwotnie zlokalizowane było w gminie Nowe Skalmierzyce i otwierało Kaliszanom okno na świat. Tymczasem rząd PiS, przenosząc w swoich planach rozwidlenie do Sieradza, oddala Kalisz od najatrakcyjniejszych połączeń, co nam bardzo szkodzi, szczególnie w dobie pogłębianego wykluczenia komunikacyjnego naszego miasta przez kolejne cięcia połączeń dalekobieżnych w PKS, którym pan patronuje. W związku z powyższym proszę o informację, w jaki sposób i w partnerstwie z kim zamierza pan walczyć o powrót do poprzedniej koncepcji rozwidlenia kolei dużych prędkości jak najbliżej Kalisza. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pan prezydent chciałby zabrać głos? Proszę. Panie radny, bardzo dziękuję za pytania, za te pytania, bardzo takie trafne. Ja tylko bym prosił, żeby to jedno zapytanie, bo zakładam, że one są skierowane pisemnie, tak? Uzupełnił pan o informację, gdzie miasto za publiczne pieniądze wybudowało parking galerii handlowej, tak? No bo prosiłbym, żeby pan wskazał tę konkretną inwestycje, dobrze, proszę wskazać, bo takie, wie pan, insynuacje to bym zostawił na jakieś inne okazje. No. Aha, a odnośnie tej szybkiej kolei rozwidlenia, to ja mam również do pana pytanie. Nie wiem, czy skierować je na piśmie jako do szefa, bo pan jest szefem klubu chyba, tak? Radnych PO, KO. To ja miałbym pytanie, co na przykład zarząd województwa zrobił, żeby to rozwidlenie w Wielkopolsce Południowej zostało, się znalazło, czy były pisane pisma, czy interweniowali, bo ja przypomnę tylko, że to na mój wniosek szybka kolej została wpisana do strategii województwa wielkopolskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Dariusz Grodziński, ad vocem. Panie prezydencie, ja ad vocem, bo nie chcę nic insynuować, natomiast pan jest taki spięty i ma dość agresywną naturę. Parking służący galerii handlowej uważa się ten wybudowany jako centrum przesiadkowe na tyłach galerii Amber i to miałem na myśli. Tu nie ma żadnych insynuacji, to są fakty i tyle. I nic tu nie chcę insynuować. A jak pan chce, to mogę dopisać to pisemnie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Widzę, że apel o
kwestii związanych z mową nienawiści, z insynuacjami, chyba powinniśmy od siebie zacząć na tej sali tutaj. Pan radny Mirosław Gabrysiak, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Interpelacja w sprawie remontu ulicy Ostrowskiej na odcinku od ulicy Serwinowskiej do ulicy Polnej. Ulica Ostrowska na tym odcinku została wybudowana w drugiej połowie lat 70. w czasie, gdy na osiedlu Asnyka kaliskie przedsiębiorstwo budowlane budowało budynki wielorodzinne. Budowa trwała od 75 do 80 roku. Zbudowano 2125 mieszkań. Ulicę Ostrowską na wskazanym odcinku zbudowano od podstaw, gdyż była to ulica gruntowa, z tym, że do jej budowy użyto żużla wielkopiecowego nieodgazowanego, co było i jest powodem, że ulica ta od wielu lat nadaje się do kapitalnego remontu. Zarówno ulica Ostrowska, jak i Asnyka stanowią główną oś komunikacyjną nie tylko na osiedle Asnyka, ale i dla miasta, gdyż korzystają z nich również mieszkańcy osiedla Kaliniec, Serbinów, Widok, Dobrzeca oraz inni, którzy przemieszczają się do zakładów pracy zlokalizowanych przy ulicy Częstochowskiej, jak i do ZUS. Obie ulice są ulicami jednokierunkowymi. W latach poprzednich modernizacja tych ulic była kilkakrotnie zgłaszana przez Radę Osiedla Asnyka, zarówno do budżetu miasta, jak i do budżetu obywatelskiego. W poprzedniej kadencji obie te ulice miały zostać wyremontowane. Opracowane zostały dokumentacje. Realizacji doczekała się tylko ulica Asnyka, natomiast ulica Ostrowska nie. W przedstawionym planie remontów ulic na lata 2020-2023 ulicy tej nie ujęto do modernizacji, pomimo zgłoszenia jej przez Radę Osiedla do realizacji na rok 2021. Mieszkańcy wszystkich tych osiedli wnioskują o remont ulicy Ostrowskiej na tym odcinku, co znacznie poprawi bezpieczeństwo. W załączeniu 25 list z 375 mieszkańcami naszego miasta popierających wniosek o remont ulicy Ostrowskiej na odcinku od ulicy Serbinowskiej do ulicy Polnej. I druga interpelacja dotyczy pluskwiaka śródziemnomorskiego. Rodzice dzieci uczęszczających do niepublicznego żłobka oraz przedszkola Bajkowy Świat przy ulicy Babina 16 w Kaliszu zgłaszają, że na drzewie znajdującym się na terenie placu zabaw przyległego do przedszkola zagnieździły się owady. Najprawdopodobniej jest to Oxycarenus lavaterae. Stosunkowo nowy gatunek inwazyjny w Polsce z rzędu pluskwiaków różnoskrzydłych, potocznie nazywany pluskwiakiem śródziemnomorskim. Owad zagnieździł się na nasłonecznionej części drzewa, to jest od strony parkingu wyżej wymienionej nieruchomości. Drzewo znajduje się na terenie placu zabaw, z którego korzystają dzieci z przytoczonego żłobka oraz przedszkola. Styka się ono bezpośrednio z piaskownicą, która jest głównym miejscem zabaw na powietrzu w okresie od wiosny do jesieni. Może nie będę czytał całej tej interpelacji. Chodzi o podjęcie działań, żeby ten owad został usunięty. Nie muszą to być środki chemiczne, bo za efektywną i dużo bezpieczniejszą metodę uważa się usuwanie owadów przy pomocy specjalnie konstruowanych odkurzaczy zasypiających. Takie działania podejmowane są również w Polsce. I trzecią, to już króciutką interpelację dotyczącą zmian, może nie tyle w układzie komunikacyjnym, co wyznaczenie dodatkowego przejścia dla pieszych, panie dyrektorze, od parkingu, który jest przy ulicy Polnej, który staraniem już nieżyjącego pana Czarnyszki, dyrektora ówczesnego Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia oraz radnego Mirosława Jurka, a także mojej skromnej osoby, został wybudowany dla pacjentów korzystających z przychodni na ulicy Polnej. Niedaleko jest co prawda przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną, ale dla osób niepełnosprawnych przejście dodatkowych 100 metrów, bo licząc w obydwie strony tyle będzie, jest to dodatkowe obciążenie. Przechodzą więc niezgodnie z przepisami w miejscu, gdzie nie można przechodzić, absorbuje to dodatkowo tutaj pracę policji, która mogłaby w tym czasie wykonywać inne ważne zadania. I dlatego tutaj moja prośba jest, żeby wyznaczyć przejście od tego parkingu do przychodni przy ulicy Polnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pozwolę sobie udzielić głosu sobie.
Panie Prezydencie, ja stosowne interpelacje oczywiście złożyłem w Kancelarii Rady Miasta, tylko je zasygnalizuję. Pierwsza z nich dotyczy remontu ulicy Bankowej, a zwłaszcza pilnego remontu zatok autobusowych, które się tam znajdują, a są jednymi z najgorszych w mieście zdecydowanie. Zresztą nie tylko zatoki, ale również chodnik, który tam jest. Także to jest pierwsza interpelacja. Druga dotyczy postępu prac na temat projektowanych zmian na placach Kalisza, szczególnie w odniesieniu do placu Kilińskiego. Wiemy, że mamy zmieniać planty. Dobrze byłoby, żeby jakby plac Kilińskiego również współgrał z rewitalizacją plant. Trzecia moja interpelacja dotyczy remontu ulicy Dobrzeckiej, bo też planujemy remont ulicy Świętego Michała, za co nie ukrywam, że jestem bardzo wdzięczny, że ten głos został gdzieś tam dostrzeżony, ale również mieliśmy remontować ulicę Dobrzecką jako miasto i dobrze byłoby, żeby te działania zostały jak najszybciej podjęte. To z interpelacji drogowych, chociaż jest jeszcze jedna pośrednio z nimi związana. Chodzi mi o zintegrowany system zarządzania ruchem drogowym. Swego czasu sprawa głośna w Kaliszu była kwestia związana z karami umownymi, które miały osiągnąć tam 27 milionów złotych i w pewnym momencie jakby sprawa ucichła. Chciałbym się dowiedzieć, na jakim etapie w chwili obecnej jesteśmy, czy został złożony wniosek do sądu, czy ewentualnie zawarto jakieś porozumienie z firmą, jak to wygląda. I piąta interpelacja, którą zgłaszam, to interpelacja z prośbą o przedstawienie dokonań, niewątpliwych dokonań, jeżeli chodzi o działalność domu sąsiedzkiego. Jakie ma on w chwili obecnej już po pewnym okresie działania osiągnięcia, jakie stowarzyszenia, organizacje korzystają z jego gościnnych, z jego gościny. A jeszcze tylko taka uwaga do pana prezydenta. Panie prezydencie, może nie powinienem w tym miejscu, ale pozwolę sobie na tą uwagę. Ja bym jednak wolał, żeby radni, mam nadzieję, że tutaj znajdę poparcie, wsparli pana w tym działaniu, żeby jednak przystanek szybkiej kolei był w Kaliszu i dworzec szybkiej kolei był w Kaliszu, a nie w Nowych Skalmierzycach. Mimo wszystko, ja wiem, że to zawsze, nie mając oczywiście nic do Nowych Skalmierzyc, bo to jest bardzo zacny partner, jeżeli chodzi o aglomerację kalisko-ostrowską, bardzo piękna miejscowość, ale myślę, że pan jako prezydent Kalisza powinien jednak dbać bardziej o interesy naszego miasta. Dziękuję bardzo. Widzę, że pan dyrektor już przynajmniej na część chce odpowiedzieć. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, panowie prezydenci, szanowna rado. Ja bym się odniósł tylko tak w skrócie odnośnie zintegrowanego systemu zarządzania ruchem drogowym. Faktycznie było prowadzone postępowanie w Sądzie Okręgowym w Łodzi. Na etapie pierwszej instancji zostało zasądzone na rzecz miasta Kalisza kara, którą była do poniesienia przez UTI. Tam była dosyć wysoka ta kwota, około 4 milionów złotych. Zresztą w każdym przypadku na poszczególnych fazach postępowania ta kara była bardzo miarkowana przez sąd. My tak się domyślaliśmy, że to, co wynikało wprost z umowy, nie wierzyliśmy tak naprawdę, że taka wysokość kary będzie przyznana, bo to było ponad 10 milionów, tak jak pamiętam. UTI wniosło apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi. Apelacja została przeprowadzona i został wydany wyrok. Decyzja jest prawomocna. Na rzecz miasta Kalisza UTI, wykonawca zintegrowanego systemu zarządzania ruchem drogowym, został zobowiązany do wpłaty należności w kwoty ponad 1 300 000 złotych. I w tej chwili przygotowujemy dokumenty, będziemy wzywać, to było lider konsorcjum, tutaj było konsorcjum dwóch firm, UTI Warszawa, UTI Bukareszt. W tej chwili przygotowujemy dokumenty, gdzie będziemy wzywać do zapłaty należności wraz z należnymi odsetkami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Artur Kijewski. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, dziś bardzo krótko.
Interpelacja w sprawie rogatki wrocławskiej, która ma niebawem przejść remont, dosyć taki gruntowny, chociaż nie do końca pełny aż, ale jest tam dużo działań. Pytanie w związku z tym powyższym, tym remontem, składam interpelację dotyczącą planowanego przeznaczenia rogatki wrocławskiej. Tam pierwotnie była mowa, coś wspomniano o punkcie informacji turystycznej, ale to jest nieaktualne z tego co wiem, ponieważ punkt będzie działał w ratuszu. W związku z tym mam dwa pytania. Czy będzie ona służyła jako siedziba instytucji miejskiej, publicznej? Drugie, czy może planowane jest jej wynajęcie dla organizacji pozarządowej lub innego podobnego podmiotu? Jeżeli tak, to na jakich zasadach zostanie wyłoniony najemca? Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Pan radny Sławomir Chrzanowski. Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Wysoka Rado, Drodzy Państwo. Przygotowałem w dniu dzisiejszym dwie interpelacje. Pierwsza dotycząca Centrum Informacji Turystycznej. W ostatnim czasie dotarły do mnie informacje o reorganizacji tej placówki. Dodatkowo, jak się okazuje, no w naszym mieście jest bardzo słaba możliwość zakupów związanych z gadżetami, jakimiś materiałami miejskimi. Jak się okazuje właśnie w tej informacji turystycznej w ogóle nie ma tych materiałów, a na drugą nogę dowiaduje się ze strony internetowej naszego miasta, że podpisaliśmy już bodajże umowę z Salonikiem Your Press, czyli krótko mówiąc w ogóle wyprowadzamy materiały czy gadżety kaliskie jakby do firmy prywatnej, a mamy cały czas mimo wszystko tą placówkę, jakim jest Centrum Informacji Turystycznej. I tu stąd moje takie pytanie, jak widzi Pan Prezydent funkcjonowanie właśnie tej placówki, a dodatkowo no, jaki miałby być w ogóle jej status, no bo dziwię się, że tak jak już powiedziałem, jest to dla mnie niezrozumiała kwestia, że w takiej jednostce tych materiałów nie można nabyć. To jakby pierwsza interpelacja, krócej ją napisałem, aniżeli o niej mówiłem, przepraszam. To teraz postaram się przeczytać, jeśli chodzi o harmonogram budowy i przebudowy dróg osiedlowych. Mianowicie, w harmonogramie realizacji inwestycji w ramach programu budowy i przebudowy dróg osiedlowych na lata 2020-2023 znalazło się wiele bardzo potrzebnych i oczekiwanych oczywiście inwestycji drogowych dla kaliskich osiedli i jej mieszkańców. W roku 2020, a tu na to ta interpelacja jakby kładzie mocny nacisk, zaplanowano przebudowę lub budowę następujących ulic, będących jakby nie było w kręgu mojego bardzo szczególnego zainteresowania, co wiąże się z tym, że od kilku kadencji najczęściej w jakiś sposób publiczny czy poprzez interpelacje, rozmowy, bycie na radach osiedlowych o tych ulicach była mowa i one zostały wpisane właśnie do tego harmonogramu z osiedli takich jak Tyniec, Majków, Rajsków, Winiary. Myślę tu o ulicy Żwirki, Wigury, Chorza, Kwiatów Polskich, Rajskowska i Racławicka. Biorąc powyższe pod uwagę, bardzo proszę Pana Prezydenta o jak najbardziej jest to możliwe, precyzyjną informację nad stanem zaawansowania prac związanych z realizacją każdej z powyższych ulic. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Leszek Ziąbka. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szacowna Rado oraz wszyscy tutaj obecni. Proszę Państwa, na skutek prowadzonych licznych ostatnich konsultacji z osobami, które są zainteresowane zabytkami w Kaliszu, chciałem złożyć interpelację dotyczącą możliwości powołania Miejskiej Komisji Ochrony Dziedzictwa Kulturowego.
Wiadomo, że taka komisja działa tutaj już między innymi przy Wydziale Architektury. Komisja ta miałaby na celu wydawanie opinii, doradztwa, zlecanie ewentualnie też ekspertyz. Skupiałaby autorytety związane po prostu z ochroną kultury i dziedzictwa kulturowego. Architektów, urbanistów, jakichś archeologów, czy też po prostu ludzi związanych po prostu z krajobrazem przestrzennym miasta. Uważam, że ta komisja miałaby dość dobry wpływ na to, co się dzieje w naszym mieście. Mogłaby również też po prostu opiniować projekty składane do studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego. Komisja ta zwoływana by była w zależności od potrzeb przez pana prezydenta. A głos, który by wyrażała, mógłby nam pomóc w różnych sprawach związanych z ochroną naszych zabytków. Państwo wiedzą, indywidualnych wpisów mamy około 130 zabytków. Gminnej ewidencji jest powyżej 1000, dlatego jest co robić i ewentualnie taka komisja mogłaby się przyczynić do właściwego funkcjonowania i ochrony naszego jakże pięknego miasta i zabytków, które są tutaj na naszym terenie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Bezen. Panie przewodniczący, prezydenci, szanowna rado, goście. Dziś kilka interpelacji. Proszę pana prezydenta o udostępnienie mieszkańcom osiedla Majków boiska Majkowskie Wembley przy ulicy Tuwima 2/4 w Kaliszu w okresie od 1 marca do 30 października 2020 roku, raz w tygodniu co piątek lub co sobotę w godzinach między 16 a 19. Boisko to przez dziesięciolecia było wykorzystywane do zajęć sportowych i rekreacyjnych przez mieszkańców Majkowa. Mieszkańcy Majkowa czują tu klimat osiedla, chcą się integrować, spotykać, pograć razem w piłkę, pobiegać i myślę, że mają do tego prawo. Proszę o umożliwienie im tego. Pierwsza interpelacja. Druga. Proszę pana prezydenta o włączenie oświetlenia w lampach w parku miejskim na odcinku od domku parkowego do Bazyliki Kolegiackiej w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny, czyli Kościół Świętego Józefa. Jest tam 6 lamp, nie świecą się od jesieni zeszłego roku. Stwarza to niebezpieczeństwo dla pieszych i rowerzystów. Jest tu ciemno i niebezpiecznie. Następna interpelacja. Proszę pana prezydenta o naprawę ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Sienkiewicza, osiedle Majków, naprzeciwko numeru 52B. Jest tam zapadnięta kostka brukowa o powierzchni około 0,5 m². Stwarza to niebezpieczeństwo dla pieszych i rowerzystów. I ostatnia interpelacja. Proszę pana prezydenta o naprawę zapadniętej studzienki wody deszczowej znajdującej się na drodze DK12 przy ulicy Stawiszyńskiej 32 przy skrzyżowaniu ulic Stawiszyńskiej z Aleją Wojska Polskiego. Dziura ta grozi poważnym wypadkiem komunikacyjnym i jest złą wizytówką miasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Piotr Mroziński. Panie prezydencie, chciałbym złożyć interpelację dotyczącą poprawy komunikacji albo obiegu informacji pomiędzy Urzędem Miasta a radnymi miasta. Miasto organizuje bardzo wiele różnych imprez, spotkań, na które zapraszani są radni. Natomiast sytuacja jest tego typu, że przynajmniej ja i myślę, że większość moich kolegów i koleżanek nie zawsze na czas jest w stanie odebrać zaproszenia, za które z góry też dziękuję, ze skrzynek, które mamy tutaj w Urzędzie Ratusza. Prośba moja jest taka, czy jest możliwość, aby poszczególne wydziały miasta przesyłały takie informacje mailowo do wszystkich radnych, no tak, żebyśmy mogli sobie jak gdyby planować w swoim, nie wiem, kalendarzu zadań udział w tego typu spotkaniach, imprezach i tak dalej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przepraszam, tak przy okazji, bo złożę to dla podkreślenia sprawy w wersji elektronicznej, interpelację. I druga sprawa jeszcze,
żebyśmy też spróbowali jak gdyby udrożnić skrzynki mailowe rad osiedli. Bo nie wiem, czy te skrzynki faktycznie funkcjonują i czy ta komunikacja pomiędzy nami a radami osiedli dobrze funkcjonuje. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani radna Elżbieta Dębska. Bardzo panią przepraszam za ten incydent. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, moja interpelacja dotyczy spraw prozdrowotnych, a mianowicie proszę o wprowadzenie od następnego 2021 roku do programów profilaktyki zdrowotnej w ramach Miejskiego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia Miasta Kalisza, takiego programu pod nazwą, no ja w tej chwili tę nazwę tak stworzyłam, że promocja prawidłowego odżywiania i aktywnego trybu życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej jako profilaktyka nadwagi i otyłości. Wiemy, że zagrożenie nadwagi i otyłości jest, to generuje choroby układu krążenia, cukrzycy typu 2, zaburzenia metaboliczne, zaburzenia choroby kostno-stawowe. Ja w ubiegłym roku mniej więcej o tej samej porze składałam też podobną interpelację i ja w ubiegłym roku w ramach działalności organizacji pozarządowej realizowałam taki program. To był na zasadzie małego grantu. To się spotkało z dobrym przyjęciem w szkołach, czego dowodem są telefony, które odbieram, czy będzie w tym roku coś takiego. Także myślę, że warto to wprowadzić na stałe, bowiem bardzo trudno jest logistycznie przeprowadzić w okresie 90 dni, a tak funkcjonuje mały grant. To zadanie. I myślę, że jeśli to będzie na stałe wprowadzenie, a w tej grupie wiekowej uważam, trzeba bardzo pracować. W mojej interpelacji są również zawarte pewne sugestie dotyczące tego programu i taka wyrażona jest moja gotowość do ewentualnej współpracy przy jego tworzeniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani radna Kamila Majewska, pani wiceprzewodnicząca Rady Miasta. Panie prezydencie, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Ja mam taką interpelację. Dla lepszej współpracy wszystkich nas tutaj radnych, ale chodzi tutaj z radami osiedlowymi i z mieszkańcami, prosiłabym, by w internecie i tutaj także w Kancelarii Rady Miasta pojawiły się informacje, w jaki dzień poszczególne rady osiedli mają swoje zebrania, bo niestety ciężko jest te informacje uzyskać, i by pojawił się również jakiś kontakt, byśmy mieli możliwość skontaktowania się z poszczególnymi przedstawicielami tych rad osiedlowych, bo również nie ma takiej możliwości jak do tej pory, żeby z każdym przedstawicielem mieć kontakt. Nie jest ten kontakt po prostu podany. To jest interpelacja, a mam jeszcze, panie przewodniczący, zapytanie, bo chyba jestem tutaj ostatnią osobą. Mogę przejść do zapytań? Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zgłosić interpelację? Jeżeli nie, to przechodzimy do punktu 9, zapytania radnych. Proszę pani. Dziękuję. Chciałam zapytać się odnośnie sytuacji, jaka jest w tej chwili z domkiem parkowego. Mieszkańcy są zainteresowani tym, czy ten domek będzie nadal zamknięty, czy będzie tam jakaś działalność restauracyjna, czy będzie tam coś się po prostu działo. Niestety nie potrafię udzielić tej odpowiedzi, dlatego poprosiłabym o taką informację właśnie pisemną. Natomiast ja sama chciałam zadać pytanie odnośnie byłego Miejskiego Domu Kultury, Miejskiego Ośrodka Kultury na ulicy Górnośląskiej. Ten budynek również od wielu lat stoi pusty. Jeszcze pod koniec działalności tam, która była prowadzona, był wymieniany dach. W tej chwili budynek nie jest ogrzewany i to wszystko po prostu niszczeje. Czy jest szansa, byśmy ten budynek w jakiś sposób zagospodarowali, by tam coś się działo? Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Pan radny Piotr Mroziński.
I ja bym chciał na koniec jeszcze prosić pana prezydenta, aby w kilku słowach odniósł się do informacji, jaką udostępnił ostatnio w mediach, dotyczącą zmiany lokalizacji naszego schroniska. Chcę powiedzieć, że ja nie jestem przeciwnikiem zmiany tej lokalizacji, natomiast no, chciałbym, żeby ta informacja była poparta jakimiś, nie wiem, no, danymi, tak? Gdyby miało do tego dojść, wyobrażam sobie w ten sposób, że będzie to odpowiednie miejsce, zapewniona komunikacja. Przede wszystkim muszą znaleźć się na to odpowiednie środki. W sytuacji, w jakiej chwili jesteśmy, jest tak, że mamy przegłosowany budżet obywatelski. Chcę przypomnieć, że za tym budżetem głosowało prawie 4000 mieszkańców. I teraz powiem, jest tak, pewna dezinformacja, bo nie wszyscy wiedzą, co dalej, tak? Czy będziemy coś w Schronisku obecnym robić, czy nie. W związku z powyższym prosiłbym o kilka słów wyjaśnienia, jak to wygląda, tak? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan prezydent, proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie radny, my oczywiście między innymi z tego względu, że sami mieszkańcy głosując tak za inwestycjami w schronisku, no jakby dają sygnał, że jest to sprawa również ważna dla nich. Takie wnioski, powiedzmy, inwestycyjne, tak, w zakresie modernizacji schroniska składa również pan kierownik, który prężnie w schronisku działa. My, zanim zaczniemy wydawać tam konkretne pieniądze publiczne w tym miejscu, musimy być przekonani, że to jest miejsce odpowiednie do tego, by takie wydatki ponosić. Dlatego ja podjąłem decyzję, powołaliśmy taki roboczy zespół, żeby zastanowić się nad tym, czy jesteśmy w stanie lokalizację tego schroniska zmienić, tak? Znaleźć takie miejsce, które nie powodowałoby konfliktów i napięć, a jednocześnie służyło ochronie tych zwierząt bezdomnych. I my oczywiście takiej lokalizacji szukamy. Jeżeli nie będziemy w stanie takiej lokalizacji na terenie miasta znaleźć, no to będziemy decydować się pewnie na to, żeby modernizować schronisko w istniejącym miejscu. Natomiast jest to jakby podyktowane troską zarówno warunki tych zwierząt, ale również mieszkańców otoczenia, tak, nie chcielibyśmy, żeby, powiedzmy, okazało się, że za jakiś czas my wydamy pieniądze, a znowuż to schronisko może stać się problemem, tak? Także taka jest w tej chwili stanowisko. My oczywiście na bieżąco jesteśmy w stanie informować, jak ta sprawa wygląda, i myślę, że w najbliższym czasie, chociażby ze względu na to, że trzeba będzie podjąć decyzję, czy w ramach tego zadania z budżetu inwestycyjnego my zaczynamy realizację, to myślę, że to jest kwestia kilku tygodni i taka decyzja będzie. Mamy kilka lokalizacji, na razie nie chciałbym mówić szczegółowo, co to są za miejsca, natomiast oczywiście my przedstawimy je do dyskusji i to gdzieś w pewnym momencie wypłynie, także nie wiem, czy to satysfakcjonuje pana radnego, ta odpowiedź? Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Leszek Ziąbka. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szacowna rado. Panie prezydencie, mam takie pytanie dość zasadnicze, bo tajemnicą Poliszynela jest od chyba 3 tygodni, że trwają rozmowy w sprawie powołania konserwatora miejskiego. Chciałem spytać, na jakim etapie są te prace już zaawansowane oraz jaki będzie zakres kompetencji, bo czy nie będzie się pokrywać ewentualnie z kompetencjami konserwatora wojewódzkiego i czy stworzenie tego konserwatora miejskiego jest planowane jeszcze w tym roku, oczywiście po tych konsultacjach i ustaleniach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan prezydent chce się odnieść, tak? Panie radny, no my podjęliśmy taką próbę wynegocjowania porozumienia, ponieważ na podstawie porozumienia między prezydentem a wojewodą część tych kompetencji od wojewody my jako tutaj samorząd jesteśmy w stanie przejąć. Są to ciężkie negocjacje, ponieważ generalnie no
nikt nie chce tych kompetencji za dużo oddawać. Jest to z naszej strony był to ruch kierowany tym, że chcielibyśmy usprawnić tutaj pracę tej delegatury w Kaliszu. My praktycznie nasz wydział codziennie, prawda, również musi uzgadniać, wysyłać dokumentację. Ja uważam, że my idąc za przykładem Leszna, Gniezna i innych miast wielkopolskich, podobnych, nawet mniejszych, tak, od nas, jesteśmy w stanie sami się tym zająć. Uważam, że w ramach tu urzędu jesteśmy w stanie zrobić to nawet lepiej. My w tym momencie negocjujemy kształt porozumienia. Od wojewody takie porozumienie do nas przyszło. Ono jest w tym momencie dla nas no nie za bardzo do przyjęcia, ponieważ my, jeżeli byśmy chcieli część tych kompetencji przejąć, no to chcielibyśmy mieć również pewną decyzyjność, tak? I żeby się nie okazało, że my, powiedzmy, no samorząd tutaj czy urząd będzie ponosił koszty i powiedzmy część, tą najgorszą taką czarną robotę z delegatury zdejmie, natomiast de facto jeżeli my będziemy chcieli podejmować również pewne strategiczne decyzje odnośnie chociażby rewitalizacji, która mam nadzieję już tutaj praktycznie na dniach rusza pełną parą, żeby po prostu nie okazało się, że możemy mieć jakieś tam potknięcia. Dlatego my w tej chwili kształt tego porozumienia negocjujemy. Jeżeli uda się wynegocjować takie porozumienie, które będzie dla nas zadowalające, no to będzie decyzja, że taki miejski konserwator tutaj powstanie. Jeżeli nie, są jeszcze różne opcje. My z wojewodą tutaj rozważamy również możliwość wzmocnienia tej delegatury, prawda, jak jest w stanie przeznaczyć ewentualnie dodatkowe środki na powołanie nowych pracowników. Myślę, że trzeba coś tutaj zrobić i na tej linii usprawnić, zwłaszcza, że jesteśmy, mówię, przed tym procesem rewitalizacji tej pracy będzie dosyć dużo i dobrze byłoby, żeby to, co powiedzmy my tutaj wypracujemy w mieście z mieszkańcami, no było jakby w jednym nurcie z tym również, co myśli pani konserwator. Z tym czasami jest ciężko, prawda, te interesy pogodzić. Natomiast ja myślę, że gdyby to było, ta współpraca z miejskim konserwatorem mogłaby się po prostu układać trochę lepiej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos w tym punkcie? Jeżeli nie, przechodzimy do punktu wolne wnioski, oświadczenia i informacje. Rozumiem, że w tym punkcie pan Artur Kijewski, tak? Proszę bardzo. Panie przewodniczący, panowie prezydenci, Wysoka Rado, dwa wnioski. Pierwszy wniosek dotyczący tego, co już było dzisiaj poruszane, czyli chodzi o lokalizację tej kolei, nowej linii, która by była związana z połączeniem z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Otóż tak, na początek do szanownego kolegi Grodzińskiego, niepotrzebne mówienie o polityki, pan mówi tym samym głosem Kaleczka z wystąpienia pana kolegi z Rady z Ostrowa Wielkopolskiego. Żadna to taka wina, tylko trzeba czytać i sprawdzać. Otóż tak, szanowni państwo, wystarczy spojrzeć na to, co umieściło CPK w internecie. Mamy tutaj przebieg linii, proponowany wcześniej Y. Problem polega na jednej rzeczy. Jak się by pan przyjrzał dokładnie, to ta linia dlatego biegnie, ponieważ każdy inny przebieg w dniu dzisiejszym powoduje kolizję z obszarami Natura 2000 i z obszarami krajobrazu chronionego. Drugi argument, dlaczego tak biegnie, a nie inaczej, to gdyby pan przeczytał, jeśli chodzi o prowadzenie analizy, też taką polecam mapkę na czerwono. Są to proponowane przebiegi z potencjałem ruchotwórczym i ten przebieg, który jest proponowany, ma potencjał ruchotwórczy największy, czyli powoduje, że najmniej tam występuje kolizji z różnymi rzeczami typu Natura 2000 i tak dalej. W związku z powyższym chciałbym zawnioskować do pana przewodniczącego rady, żebyśmy, bo w sumie nie zajęliśmy stanowiska Ostrów Wielkopolski, zajmował takowe stanowisko i prosiłbym, żeby pan przewodniczący ewentualnie rozważył zajęcie stanowiska przez naszą radę, zaproponował jakąś wspólne takie stanowisko, które też popiera pana prezydenta w tych staraniach.
Powiem, no niestety z przykrością, że wczoraj na sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego jeden z panów radnych, taki trochę figlarny, nie wiem, zgrywus chciał być, no pewne powiedział rzeczy, których nie powinien mówić, bo to nie służy dobrze aglomeracji kalisko-ostrowskiej i zacieśnianiu współpracy. Chciałbym, żeby pan prezydent też poczuł, że jeśli chodzi o sprawy dotyczące tych działań pana prezydenta, wspieramy i patrzymy na to realnie. Trzeba spojrzeć po prostu tak, jak to wygląda. Ja bardzo lubię Ostrów Wielkopolski i też myślę, że skoro tam było S11, a tutaj będzie biegła taka trasa szybkiej kolei, nic nie stoi na przeszkodzie, bo to działa na rzecz naszego regionu. Tam czytałem, że któryś pan radny z Ostrowa napisał, że Ostrów jest naturalnym centrum naszego subregionu. Okej, nie będę polemizował, jeżeli to nie jest niestety droga. Mamy współpracować, mamy szukać wspólnych rozwiązań. Tu kolega mój zwrócił mi fajną uwagę, rzeczywiście, jeżeli ta nitka biegnie na Poznań, a w Sierazu się rozwidla połączenie na Wrocław, to róbmy wszystko, żeby wesprzeć Ostrów Wielkopolski, żeby od nich szło to połączenie do Wrocławia. Wszyscy będą zadowoleni. Jak przestaniemy patrzeć na czubek swojego nosa po jednej czy po drugiej stronie Prosny, to będzie dobrze. To jest jeden wniosek. I drugi wniosek do pana prezydenta. Chodzi o plan, ogólnie plany zagospodarowania przestrzennego Kalisza. Tutaj również, panie prezydencie, okazuje się, że na przykładzie chociażby ostatnio Chmielnika, schroniska dla zwierząt, Pszoku, pojawiają się właśnie pytania, gdzie to będzie, co to będzie i tak dalej. Wnioskuję zatem do pana prezydenta o taki zespół miejski interdyscyplinarny, czy gdy pan odbywa narady, czy nawet można włączyć radnych do tego, żeby ten plan w najważniejszych aspektach przejrzeć. Raz i dobrze, i to też również mówię to, co mi przekazywali mieszkańcy Kalisza, to nie, że ja tutaj jakąś tam wymyśliłem cudawianki. Raz a dobrze przeanalizować sprawy, gdzie będzie budownictwo, jeżeli mieszkańcy danego osiedla, jeżeli tu są, nie wiem, czy państwo z Chmielnika, ale też wiedzieli, że będzie tam budownictwo, czy to jednorodzinne, czy powiedzmy wielorodzinne, gdzie będzie ten Pszok, bo powiem szczerze, mam bardzo duże obawy, czy jakiekolwiek po wcześniejszych wydarzeniach związanych z gronami, jakiekolwiek osiedle zgodzi się na budowę Pszoku, ale trzeba przedstawiać proponowane lokalizacje, żeby ludzie w tych najbardziej drażliwych tematach wiedzieli. Odnosi się to również do sprawy kolei tej nowej nitki. Patrząc na propozycję rozgałęzień i tego, jak ono przechodzi przez Kalisz, nie do końca, już wiem, że są uwagi w pewnych rejonach, gdzie grozi to pewnie specustawą wyburzeniem domu lub przejściem przez, chociażby nawet na osiedlu Szczypiorno. Ja tam widzę, jest pewne rozwiązanie, gdzie można przejechać przez Szczypiorno praktycznie bez żadnej kolizji, kawałek przesuwając dalej, ale to jest wszystko temat na dyskusję. Chciałbym po prostu do pana prezydenta zawnioskować o taką pełną analizę. Wtedy my jako radni na komisjach będziemy mieć o wiele taką większy komfort pracy, bo będziemy mówić nad tym, co jest i o czym mieszkańcy wiedzą. Mieszkańcy nie będą zaskakiwani, nie będzie jakichś takich dodatkowych protestów. Urzędnikom też będzie łatwiej jakby wiedzieć, w którym kierunku podążamy. Ogólnie myślę, że ułatwi to w takich strategicznych miejscach przeanalizowanych pracę. Także mam nadzieję, że pan prezydent uwzględni to. Oczywiście nie chodzi mi to, żebyśmy to zrobili od razu, ale warto tak dla jakiejś takiego naszego lepszej i efektywniejszej pracy samorządowej. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Pan radny Dariusz Grodziński, ad vocem do wystąpienia pana Kijewskiego. To dobrze. To za chwileczkę również pan prezydent. Ja chciałem powiedzieć, właściwie ad vocem do wystąpienia i pana radnego Kijewskiego, i pana przewodniczącego Skarżyńskiego, że w dużej mierze to jest ciekawy i dobry pomysł, który pan Kijewski przedstawił. W dużej mierze. Ja bym na przykład całkowicie nie poruszał tego wątku tam odnoszenia się do Ostrowa Wielkopolskiego. Jeżeli można go rozwinąć i udoskonalić, to zróbmy na tej najbliższej Komisji Rozwoju analizę tych wariantów przebiegów kolei dużych prędkości w wariancie z rozwidleniem w Skalmierzycach i w wariancie z rozwidleniem w Sieradzu. Przystanek Kaliski oczywiście ja bardzo chętnie, tak, zawsze i też możemy tu jednym głosem mówić, tylko chodzi o to, że jak się skupimy na przystanku, a on się może okazać dość ubogim przystankiem, może nie pustym, ale dość ubogim,
to ja szczerze powiedziawszy wolę obwodnicą dojechać do Skalmierzyc niż mam jechać do Sieradza, żeby wsiąść w pociąg i w wymarzonym kierunku się udać w podróż. I po prostu chodzi o to, żebyśmy się wspólnie zastanowili, czy to rozwiązanie dla nas na pewno jest dobre, optymalne i tak dalej. Jak zrobimy to na komisji, przeanalizujemy te połączenia wspólnie, razem i wypracujemy stanowisko, nie konfrontacyjne też do kogoś innego, bo to jest nam kompletnie niepotrzebne, to wypracujmy je i potem podejmijmy na najbliższej sesji. Panie radny, dobry pomysł, zróbmy to, ale przedyskutujmy wszystkie warianty też na komisji i stamtąd niech wyjdzie zaczyn tego stanowiska. Nie odnośmy się już do nikogo, bo to nikomu nie służy, to jest niepotrzebne i podejmijmy to wspólnie, okej? Panie przewodniczący? Myślę, że jeżeli chodzi o kwestię związaną z pana propozycją, oczywiście przeanalizujemy, natomiast wydaje mi się, ja pozostanę tutaj przy swoim zdaniu, jeżeli chodzi o ten wariant związany z tym, że jednak dla mnie stacja w Kaliszu i rozwidlenie w Kaliszu według mnie będą lepsze, ale oczywiście nie zamykam dyskusji jak najbardziej. Nie no, okej, ale niech pan nie zakłada, że jakieś argumenty pana nie przekonają do czegokolwiek. Nie, tego nie zakładam nigdy. Bo ja zakładam, że ja mogę też śmiało poprzeć całkowicie pana stanowisko, jak te argumenty mnie przekonają. Naprawdę, cieszy mnie to jest komisja, żebyśmy to wypracowali. Dziękuję bardzo, pan radny Artur Kijewski, ale zanim pan radny Artur, to jeszcze, bo pan prezydent tutaj, tak? Proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, przepraszam panie prezydencie, bo pan pewnie też się do tego odniesie. Ja uważam, dla mnie jest jedna zasada, rozmawiajmy o tym, co jest, a nie o tym, co w zasadzie było albo minęło w temacie oczywiście inwestycji, tak? Z tym Y-kiem proponuję, żeby jakby nie przedłużać dyskusji, która by była na komisji. Możemy ewentualnie zwrócić się zapytaniem, żeby było to przedstawione na komisji, dlaczego planiści nie przyjęli albo nie chcą, nie ujęli sprawy Y-ka. Ja mówię na podstawie dokumentów, według mnie skąd to się bierze. Przez obszar Natura 2000 nikt tam nie puści żadnej nitki i to miejmy tą świadomość. Dlatego jeżeli będzie takowa dyskusja, jak najbardziej, bardzo mi miło, natomiast uważam, że trzeba, skróciłoby naszą dyskusję poznanie argumentacji strony, która planuje. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan prezydent, zapraszam serdecznie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, my oczywiście kwestie tego studium, które jest w tej chwili przedstawione odnośnie budowy całego portu centralnego komunikacyjnego z tą siecią tych kolei szybkich, my oczywiście analizowaliśmy, bo jest to dosyć ważna sprawa, myślę, że przyszłościowa, ale dla Kalisza może okazać się bardzo i aglomeracji bardzo ważna i my to od razu oczywiście analizowaliśmy. Natomiast tutaj już w tej dyskusji pojawia się wiele jakby nieporozumień, jakby, które wynikają jakby chyba z niezrozumienia tematu. No powrotu do kolei Y dzisiaj już nie ma. Na stole jest zupełnie inny projekt, który dotyczy zupełnie czegoś innego. To jest kolej o zupełnie innych parametrach, zupełnie inaczej jakby skomunikowana i jakby z resztą kraju. Trzeba na to założenie patrzeć całościowo, a nie gdzie jest rozwidlenie. Druga sprawa, szanowni państwo, jeżeli my mówimy o rozwidleniu w gminie Nowych Skalmierzycach, to nie mamy na dzień dzisiejszy pewności, że dworzec będzie w Śliwnikach, czyli tutaj powiedzmy od strony Kalisza, bo może być równie dobrze w Ociążu. To jest tylko kreska na mapie, która pokazuje jakiś przebieg na razie wariantowy, tak? Natomiast przy opracowaniu może się okazać to, co my mówimy, sam przebieg tutaj przez Sulisławicę, prawda? To będzie opracowywane zupełnie na innym etapie. Tam jest w tej chwili pokazany korytarz, jest pokazana mniej więcej jedna kreska, która mniej więcej tam nie uwzględnia przecież poszczególnych jeszcze zabudowy. Natomiast mówienie dzisiaj o przesuwaniu, słuchajcie, szanowni państwo, o przesuwaniu rozwidlenia z Sieradza do Nowych Skalmierzyc, to jest po pierwsze mrzonka. Możemy sobie oczywiście o tym mówić, ale to będzie tylko i wyłącznie no, takie robienie niepotrzebnego zamieszania. Tak samo jak jest próba tutaj w gminie
pan burmistrz z gminy Nowe Skalmierzyce twierdził, że można przejść tunelem podziemnym pod Skalmierzycami. No, no można takie pomysły z przesuwaniem Y-ka i z tunelami pod wszystkimi miejscowościami na drodze tej kolei tutaj rozważać, natomiast ja uważam, że to nie służy temu projektowi. Oczywiście ja nie rozumiem wystąpienia pani prezydent Beaty Klimek, bo chyba musiała sobie zdawać sprawę z tego, jakie to skutki w Kaliszu wywoła i ja wiem, jaka jest reakcja mieszkańców, bo oni do mnie przychodzą i się pytają, co pan prezydent zrobi w związku z tym, że pani prezydent chce zabrać Kaliszowi przystanek. No pani prezydent, robiąc takie rzeczy, nie konsultując tego na powiedzmy łonie aglomeracji kalisko-ostrowskiej, nie było żadnego zarządu, wyskoczyła trochę z tym jak Filip z konopi i musiała sobie zdawać sprawę, że jakie będą konsekwencje. No i niestety sytuacja jest jaka jest. Część z państwa pewnie oglądała radę. No nasz mniejszy tutaj sąsiad trochę w tej chwili pręży muskuły. Ja uważam, że jest wiele nieporozumienia, ponieważ pani prezydent twierdzi, że aglomeracja kalisko-ostrowska jest pozbawiona tam komunikacyjna odcięta. To jest nieprawda, ponieważ ta kolej szybka przez w tym studium kolej szybka przez aglomerację biegnie. Mamy szybkie połączenie z Poznaniem, Łodzią i Warszawą. To jest najbardziej istotna i najważniejsza ta sieć, ta oś w ogóle komunikacyjna, jaka tutaj Kalisz powinna interesować, a sam Kalisz zyskuje przystanek. Także to jest po pierwsze. Oczywiście, no, gdyby to rozwidlenie, mówiliśmy o tym Y-ku, może to było bardziej korzystne dla samej aglomeracji, tak, w tamtym starym układzie, z tym rozwidleniem. Natomiast to leżące na stole dla aglomeracji kalisko-ostrowskiej jest dobre, a dla Kalisza bardzo dobre i tak trzeba sytuację stawiać. Natomiast odnośnie tego apelu i tego, co się dzieje w Ostrowie w tej chwili, ja myślę, panie radny, że my powinniśmy tutaj działać bez kompleksów. Ja oczywiście dziękuję i to wsparcie Rady Miasta czuję i w zakresie tutaj tych zabiegów o obwodnicę miasta Kalisza, jak i o szybką kolej. Natomiast boję się, że takie stanowisko mogłoby niepotrzebnie zaogniać sytuację. Uważam, że powinniśmy tu w miarę spokojnie próbować z tego impasu wybrnąć. Ja może trochę naiwnie, ale uważam nadal, że współpraca z Kalisza, z Ostrowem jest bardzo potrzebna, jest korzystna dla nas, ponieważ no mimo wszystko stanowimy większy obszar, wtedy funkcjonalny, jesteśmy lepiej zauważalni również w Poznaniu i myślę, że te ZIT-y to pokazały i nie wiem, jak udawałaby się współpraca z Urzędem Marszałkowskim, gdyby Kalisz nie był w aglomeracji, prawda, i musielibyśmy, powiedzmy, bo tak do tej pory to się odbywało, wyrywać te pieniądze od Poznania, prawda, jako sam Kalisz. Natomiast my dostaliśmy oddzielną pulę wynegocjowaną, którą mogliśmy według swoich potrzeb tutaj rozgospodarować. I to była bardzo dobra decyzja. My mamy kolejne sygnały. Do aglomeracji chce się przyłączyć Pleszew i pozostałe gminy z powiatu pleszewskiego. No to oni widzą, jakie korzyści daje aglomeracja i to jest bardzo dobra decyzja, no zwłaszcza w kontekście tego, co robi wtedy Ostrów. Ja z panią prezydent przecież rozmawiamy i ja sobie zdaję sprawę, że będą takie decyzje czy takie sprawy, gdzie my nie będziemy w stanie, powiedzmy, mówić jednym głosem. Dlatego ja uważam, że wywoływanie tego w ten sposób było błędem, z którego musimy jakoś teraz wspólnie wybrnąć. I ja, panie przewodniczący, panie radny, zastanowiłbym się jeszcze nad tym apelem. Niech oni sobie tam troszkę sami się w tej chwili uspokoją w tym Ostrowie, bo myślę, że ta sprawa wypłynęła, ona jest również w internecie i przez kaliskie media szeroko komentowana. No i tyle, no poczekajmy, co tam się będzie działo. Natomiast to, że ja będę walczył o to, żeby ta kolej szybka przez aglomerację biegła i żeby przystanek był
był w Kaliszu, został, tak, no bo możemy sobie wyobrazić, że, będzie, że go nie będzie, tak, albo że nie wiem, coś tam się jeszcze wydarzy. My będziemy bronić tego projektu, żeby on w tej formie był dalej procedowany. No musimy też wiedzieć, mierzyć siły na zamiary, tak, no przecież to jest w założeniu sama, ta koncepcja tego Centralnego Portu Komunikacyjnego, to jest olbrzymie przedsięwzięcie i tam nikt nie będzie się liczył, no szanowni państwo, z głosami poszczególnych samorządów. Jeżeli decyzja zapadnie, to ona zapadnie zupełnie na innym szczeblu. To są olbrzymie firmy konsultingowe, projektowe, które takie inwestycje projektują, no i nie będą słuchały, powiedzmy, pana burmistrza, żeby zrobić tunel pod Nowymi Skalmierzycami, tak, tylko pójdą po prostu obok i tyle. Dlatego ja bym bardzo prosił, ja dziękuję oczywiście za to wsparcie, natomiast myślę, że poradzimy sobie bez tego, a uważam, że w ramach tej przyszłej współpracy w aglomeracji kajsko-ostrowskiej powinniśmy jako ten większy tutaj i bardziej roztropny członek aglomeracji, no po prostu w tym momencie się trochę uspokoić i mimo wszystko tonować te nastroje. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Grzegorz Chwiałkowski. Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Wysoka Rado, zaproszeni goście. Więc zainteresowała mnie sprawa, jak w kablówce podano, że chcąc uatrakcyjnić plażę, planuje się zbudowanie boiska do Babingtona i innego. Ja w tej chwili uważam, że to jest wielki błąd, bo prawdopodobnie ten urzędnik, który o tym mówił, nie zna sytuacji, jaka w tej chwili jest na przystani Wał Piastowski 3A, a ja wspomnę. Więc tak, w tej chwili jest organizacja: Morka, Harcerze, Rycerze, Polacy dookoła świata, no i moja skromna organizacja Bank Chleba. I w tej chwili teren tej przystani jest tak naładowany różnymi zabawami i instytucjami, także tam już w tej chwili na tą plażę to już nie ma co nikogo tam wprowadzać, bo atrakcyjna to plaża nie będzie, bo tam nie ma żadnego drzewa i temperatura latem to jest tak gorąco, że tam nikt nie wytrzyma. A moja propozycja jest taka, prawdopodobnie urzędnicy miasta Kalisza zapomnieli o tym, że teren PKP został przekazany miastu i tam w tej chwili by trzeba tam zorganizować ten wypoczynek. Tam są piękne drzewa, oczywiście tam kilka, nawet dziesiąt drzew trzeba będzie wyciąć, ale te większe drzewa, które są, one stwarzają cień i tam wtedy będzie dużo więcej atrakcji dla mieszkańców Kalisza. No w tej chwili, panie prezydencie, zwrócę troszeczkę do historii ze względu na swój wiek. Na pewno pan o tych sprawach nie wie, więc w 2003 roku w momencie pogłębiania rzeki Prosny złożyłem interpelację, aby jeszcze przy Kolejowym Moście, czy względnie przy tamie w Piwonicach, wybierać piasek. No w tym czasie rzeką Prosną rządził Poznań, no więc pan prezydent otrzymał odpowiedź, że nie ma pieniędzy i pogłębianie, znaczy pobór piasku z rzeki Prosny nie będzie wykonywany. I co z tego było? No więc w 2003 roku została rzeka Prosna pogłębiona za około 10 milionów, a dlatego, że tylko 10 milionów, bo piasek, który był wydobywany z dna rzeki, posłużył do stworzenia wałów. A jak się orientujemy, wywóz tego piasku to jest najdroższa historia. A w moim mniemaniu ewentualnie pobór piasku w ciągu roku, ewentualnie jakby kosztował 100 tysięcy, to jest wszystko, nie ma problemu. I teraz, panie prezydencie, tak, drugi raz rzeka była pogłębiana chyba w 2012 roku. Również złożyłem interpelację, żeby pobierać piasek z rzeki Prosny. Nikt tego nie wykonał i w tej chwili mamy taki stan rzeki Prosny, proszę państwa, że prawdopodobnie w tym roku te tramwaje wodne nie zostały zakupione, ale jak zostaną zakupione na drugi rok, to prawdopodobnie te tramwaje wodne nie będą mogły pływać. I teraz jeszcze, panie prezydencie,
taka moja wielka prośba. W tej chwili rzeką Prosną, znaczy wszystkimi rzekami w Polsce, rządzi organizacja Wody Polskie. I prosiłbym bardzo, żeby przedstawiciel tych wód polskich złożył akt do urzędu we Warszawie, aby ten pobór piasków z rzeki Prosny następował. I teraz, panie prezydencie, jeszcze też taką historię tutaj wszystkim wspomnę. W momencie odzyskania niepodległości w 1945 roku, proszę państwa, rzeka Prosna miała 3 metry głębokości. A dlaczego, proszę państwa? Więc wspomnę, że na odcinku 160 km rzeki Prosny najbliższy młyn wodny był w Żydowie i proszę państwa, żeby młyn mógł chodzić, więc prawdopodobnie młynarz na rzece Prośnie robił sobie indywidualną tamę na około metr wysokości i woda wpływała w odnogę i młyn pracował. I w tym układzie, jak była wiosna i przyszedł piasek, to żeby młyn chodził, to ten młynarz musiał ten piasek usuwać. I dlatego przez ileś tam setek lat rzeka Prosna była głęboka, bo piasek był wybierany przez młynarzy. A teraz po wojnie już tego nikt nie robił i taki jest efekt. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja mam taką prośbę, bo nie wiem, czy mamy odpowiednią liczbę radnych. Moglibyśmy sprawdzić jeszcze raz kworum, jeżeli chodzi o... Prosiłbym państwa o naciśnięcie przycisku kworum. Proszę o wciśnięcie przycisku kworum państwa radnych. No tak, ale... Czy jest... Obradujemy jednak. Dobrze, bo już widzę, że jest... Zdecydowanie jest większość radnych. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, panie prezydencie, ja chciałem złożyć dwa oświadczenia związane w sumie w dużej mierze z historią naszego miasta. Pierwsze z nich dotyczy tego, że w tym roku, 2020, obchodzimy stulecie Bitwy Warszawskiej i odparcia przez Wojsko Polskie wojsk bolszewickiej Rosji na przedpolach Warszawy. W tych walkach brał udział 29 Pułk Ziemi Kaliskiej, zwany też później 29 Pułkiem Strzelców Kaniowskich. To w sumie w trakcie walk już był 29 Pułkiem Strzelców Kaniowskich. A dowódcą tego pułku w trakcie Bitwy Warszawskiej był major Stefan Walter. Major Stefan Walter nie jest kaliszaninem, to od razu mówię, natomiast został pochowany w Kaliszu, został pochowany na cmentarzu Majkowskim, żeby leżeć, można powiedzieć, w mieście garnizonowym, tam, gdzie również zostali pochowani jego żołnierze. Nadmienię, że major Stefan Walter zginął w wyniku ran, obrażeń odniesionych właśnie w bojach pod Radzyminem, zginął właśnie w 1920 roku i myślę, że dobrze byłoby, żeby miasto Kalisz aktywnie włączyło się w kwestie związane z upamiętnieniem udziału kaliszan w wojnie z bolszewicką Rosją w 1920 roku, a także w upamiętnienie postaci majora Stefana Waltera, chociażby poprzez nadanie którejś z ulic czy rond nazwy właśnie majora Stefana Waltera. Oczywiście tym samym wnioskuję o dopisanie do banku ulicy bądź ronda majora Stefana Waltera. Natomiast mój drugi wniosek włącza się z nadchodzącą uroczystą sesją Rady Miasta Kalisza, a co za tym idzie, sprawami związanymi z uhonorowaniem poszczególnych kaliszan różnego rodzaju nagrodami i innymi wyróżnieniami. Szanowni państwo, myślę, że tu zasygnalizuję, że złożyłem taki wniosek, aby pośmiertnie taką honorowe obywatelstwo miasta Kalisza nadać Gustawowi Arnoldowi Fibigerowi III, który był wieloletnim dyrektorem fabryki fortepianów swojego imienia, czy też swojej rodzinnej fabryki, a później fabryki Kalisja, był twórcą technikum budowy fortepianów. Także wydaje mi się, że w roku właśnie rodziny Fibigerów będzie to bardzo godna kandydatura. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos?
Jeżeli nie, przechodzimy do punktu 11, przepraszam, punkt obywatelski. Żadna organizacja nie poprosiła o udzielenie głosu w dniu dzisiejszym. Punkt 12. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam posiedzenie 20 sesji. Następna, 21 sesja, odbędzie się 26 marca 2020 roku o godzinie 9. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.